Możemy zaczynać. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Otwieram w dniu dzisiejszym, 15 lutego 2022 roku, z 10-minutowym opóźnieniem, 43. sesję Rady Gminy Goworowo. Posiedzenie odbywa się zgodnie z artykułem 15ZZX ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z wykorzystaniem trybu zdalnego. Informuję, że z mocy artykułu 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Goworowo. Bardzo proszę Panią Kamilę o sprawdzenie listy obecności. Dzień dobry. Radna Subczyńska Krystyna. Obecna. Radna Domasik Danuta. Obecna. Radna Dzierzgowska Monika. Dzień dobry, obecna. Radna Galarska Agata. Obecna. Radny Górecki Sylwester. Obecny. Radna Kępa Justyna. Dzień dobry, obecna. Radna Kwiatkowska Anna. Obecna. Radny Manowski Jerzy. Obecny. Radny Podleś Jakub. Obecny. Radny Rurka Marcin. Obecny. Radna Stankiewicz Anna. Dzień dobry, obecna. Radny Winczewski Krzysztof. Obecny. Radny Zięba Krzysztof. Radny Ziemek Mirosław. Obecny. Radny Żebrowski Janusz. Jestem obecny. Radny Zięba Krzysztof. Obecny. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, na 15 członków Rady, 15 osób jest obecnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż na stan 15 radnych, obecnych jest 15. W związku z powyższym dzisiejsze obrady są prawomocne. Na dzisiejszej sesji witam pana Piotra Kosiorka, wójta gminy. Dzień dobry. Pana Antoniego Mulawkę, sekretarza gminy. Może dołączy pan sekretarz. Panią Annę Pietras, skarbnika gminy. Panią Katarzynę Więckowską, radcę prawnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam koleżanki i kolegów radnych oraz zaproszonych gości i wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają. Przedstawię Państwu porządek dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z 41. i 42. sesji Rady Gminy Goworowo. Punkt czwarty. Rozpatrzenie projektów uchwał. Podpunkt pierwszy. W sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola samorządowego w Goworowie, ulica Szkolna 11, poprzez zmianę jego siedziby. Podpunkt drugi. W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej w Goworowie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie. Podpunkt trzeci. W sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2022 roku. Podpunkt czwarty. W sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2023 rok środków przeznaczonych na Fundusz Sołecki. Podpunkt piąty. W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z terenu gminy Goworowo. Podpunkt szósty. Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Goworowo. Punkt piąty.
przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok. Punkt 6. Przedstawienie sprawozdań z pracy stałych Komisji Rady Gminy Goworowo za 2021 rok. Punkt 7. Przedstawienie planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Goworowo na rok 2022. Punkt 8. Przedstawienie planu pracy Rady Gminy Goworowo na rok 2022. Punkt 9. Przedstawienie informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok w szkołach prowadzonych przez Gminę Goworowo. Punkt 10. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Punkt 11. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał. Punkt 12. Wolne wnioski i informacje. Punkt 13. Zakończenie obrad sesji. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby wnieść jakieś uwagi bądź zmiany do porządku obrad? Radny Żebrowski, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, zwracam się o przełożenie punktu 4, podpunkt 4 w sprawie niewyrażenia zgody na odrębnienie z budżetu gminy na 2023 rok środków przeznaczonych na fundusz sołeczki. Proszę o przeniesienie tego punktu na następną sesję. Uważam, że konsultacje są te same, jak na komisji powiedziałem, powinny wcześniej być zrobione, dopiero możemy podjąć uchwałę. Dziękuję. Dziękuję. Czyli chodzi Panu o zniesienie z dzisiejszego punktu obrad tego punktu. Dokładnie tak. Formalny Janusz nie zgłosi. Formalny wniosek składam o zniesienie tego punktu z dzisiejszych obrad. Tak, rozumiem. Dobrze, zaraz przygotujemy się do głosowania z Pani Kamila i przeprowadzimy głosowanie. Kto z Państwa jest za zniesieniem z porządku obrad w punkcie 4, podpunktu 4. Czy wszyscy gotowi? Pani Kamilo, gotowa Pani? Tak jest. Już tak. Mam rozumieć, że głosujemy nad zniesieniem projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2023 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki. Radna Danuta Domasik. Przeciw. Radna Dzierzgowska Monika. Za. Radna Galarska Agata. Za. Radny Górecki Sylwester. Przeciw. Radna Kępa Justyna. Za. Radna Kwiatkowska Anna. Radny Manowski Jerzy. Jestem za. Radny Podleś Jakub. Jestem za. Radny Rurka Marcin. Jestem za. Radna Stankiewicz Anna. Jestem przeciw. Radna Subczyńska Krystyna. Przeciw. Radny Winczewski Krzysztof. Wstrzymuję się. Radny Zięba Krzysztof. Jestem za. Radny Ziemek Mirosław. Jestem za. Radny Żebrowski Janusz. Jestem za. Radna Kwiatkowska Anna. Jestem za. Pani Przewodnicząca, na 15 obecnych radnych podczas głosowania 10 głosów jest za, 4 głosy są przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym głosowaniem jest 10 głosów za zdjęciem tego punktu z porządku dzisiejszych obrad, 4 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Więc w porządku dzisiejszych obrad wnosimy z punktu 4 podpunkt 4. Następne podpunkty zmieniają swoją kolejność.
więc piąty będzie czwartym, a szósty piąty pod punktem w punkcie czwartym. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie porządku obrad? Nie słychać, Pani Przewodniczącej. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku dzisiejszych obrad. Przyjęcie protokołu z 41. sesji Rady Gminy Goworowo. Wszyscy z Państwa mieli możliwość zapoznania się z protokołem, więc zarządzam głosowanie. Bardzo proszę Panią Kamilę o przeprowadzenie głosowania. Radna Domasik Danuta. Za. Radna Dzierzgowska Monika. Za. Radna Galarska Agata. Za. Radny Górecki Sylwester. Tak, jestem za. Radna Kępa Justyna. Za. Radna Kwiatkowska Anna. Jestem za. Radny Manowski Jerzy. Jestem za. Radny Podleś Jakub. Jestem za. Radny Rurka Marcin. Jestem za. Radna Stankiewicz Anna. Jestem za. Radna Subczyńska Krystyna. Za. Radny Winczewski Krzysztof. Za. Radny Zięba Krzysztof. Jestem za. Radny Ziemek Mirosław. Jestem za. Radny Żebrowski Janusz. Jestem za. Pani Przewodnicząca, podczas głosowania obecnych było 15 radnych, 15 głosów za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Protokół z 41. sesji Rady Gminy Goworowo został przyjęty. Zarządzam głosowanie nad przyjęciem drugiego protokołu z 42. sesji z dnia 29 grudnia 2021 roku. Bardzo proszę Panią Kamilę o przeprowadzenie głosowania. Radna Domasik Danuta. Za. Radna Dzierzgowska Monika. Za. Radna Galarska Agata. Za. Radny Górecki Sylwester. Za. Radna Kępa Justyna. Za. Radna Kwiatkowska Anna. Za. Radny Manowski Jerzy. Jestem za. Radny Podleś Jakub. Za. Radny Rurka Marcin. Za. Radna Stankiewicz Anna. Jestem za. Radna Subczyńska Krystyna. Jestem za. Radny Winczewski Krzysztof. Za. Radny Zięba Krzysztof. Jestem za. Radny Ziemek Mirosław. Jestem za. Radny Żebrowski Janusz. Jestem za. Pani Przewodnicząca, podczas głosowania było obecnych 15 radnych, 15 głosów za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Protokół z 42. sesji Rady Gminy Goworowo został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt czwarty, rozpatrzenie projektów uchwał, podpunkt pierwszy w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola samorządowego w Goworowie, ulica Szkolna 11, poprzez zmianę jego siedziby. Bardzo proszę Pana Wójta o zabranie. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, od miesiąca mniej więcej przedszkole funkcjonuje w nowej siedzibie. Do dnia dzisiejszego jeszcze powoli jakby przenosiło się ze swoim majątkiem ruchomym. No i nadszedł czas, żeby usankcjonować te nowe uwarunkowania. Przeniesienie siedziby przedszkola stanowi jego przekształcenie w rozumieniu artykułu 89 ust. 9 ustawy z 2016 roku Prawo Oświatowe. A więc zmieniając adres musimy dokonać uchwały, czy podjąć uchwałę o przekształceniu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby przedszkola wynika z potrzeby przeniesienia, tak jak już Pani Przewodnicząca mówiła we wstępie, z budynku ulicy Szkolnej 11 do budynku mieszczącego się pod adresem Goworówek 43B. Oczywiście przekształcenie to nie powoduje żadnych zmian w zatrudnieniu kadry i funkcjonowaniu przedszkola i umożliwi kontynuację oczywiście nauki już w nowym obiekcie. I w tej chwili wczoraj rozpoczęła się
rekrutacja do przedszkola i już do tego z nową siedzibą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę. Nie widzę. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały numer 43/280/22 Rady Gminy Goworowo z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola samorządowego w Goworowie, ulica Szkolna 11, poprzez zmianę jego siedziby. Bardzo proszę panią Kamilę o przeprowadzenie głosowania. Radna Domasik Danuta. Za. Radna Dzierzgowska Monika. Za. Radna Galarska Agata. Za. Radny Górecki Sylwester. Za. Radna Kępa Justyna. Za. Radna Kwiatkowska Anna. Za. Radny Manowski Jerzy. Jestem za. Radny Podleś Jakub. Za. Radny Rurka Marcin. Jestem za. Radna Stankiewicz Anna. Za. Radna Subczyńska Krystyna. Za. Radny Winczewski Krzysztof. Za. Radny Zięba Krzysztof. Jestem za. Radny Ziemek Mirosław. Jestem za. Radny Żebrowski Janusz. Jestem za. Pani Przewodnicząca, podczas głosowania obecnych było 15 radnych. Wszystkie głosy za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Projekt uchwały numer 43/281/22 Rady Gminy Goworowo z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej w Goworowie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie. Bardzo proszę pana wójta o odniesienie się do projektu tej uchwały. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ta uchwała wynika jakby bezpośrednio z poprzedniej, czyli siedziba, która zostaje zwolniona przez przedszkole samorządowe, w tej chwili ma być przekazana dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Własność nieruchomości wraz z budynkiem byłego przedszkola i budynkami, zabudowaniami, które się znajdują na działce, jest nam potrzebna do tego, żeby dyrektor biblioteki mógł złożyć wniosek o dofinansowanie. Własność budynku i tej nieruchomości daje ogromne szanse na to, żeby zdobyć środki na przeprowadzenie remontu czy przebudowy całego budynku, tak by go dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych czy osób starszych. Nadal no, gmina jest jakby pośrednio również współwłaścicielem, ponieważ jest organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej. Natomiast ta uchwała i podjęcie czy przyjęcie aktu notarialnego przekazania własności, jak mówię, przyczyni się do pozyskania środków i polepszenia warunków pracy, ale również warunków osób, które korzystają z usług Gminnej Biblioteki Publicznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Ja chciałam zabrać głos. Bardzo proszę, pani radna. Ponieważ ja tutaj widziałam, że jest pani dyrektor biblioteki, pani Ewa, to po mojej wypowiedzi ja bym chciała, żeby też się odniosła do tego. Natomiast proszę państwa, ja chciałam to powtórzę, co powtórzyłam na komisji, że jeśli dostaniemy te środki, bo to są znaczne środki na doposażenie i remont tego budynku, to bardzo dobrze. Ale to jest wszystko może. Może dostaniemy, może nie dostaniemy. I jeśli nie dostaniemy, to ja mam pewne wątpliwości, czy to nie będzie kulą u nogi dla biblioteki. Bo co innego jest własność gminy, a co innego już później jednostki budżetowej.
Więc chciałabym jeszcze się dowiedzieć, na jakim etapie, czy już jest opracowany wniosek na pozyskanie tych środków, czy czekacie Państwo na podpis notariusza? Jaki etap jest w ogóle, na jakim etapie to jest w tej chwili? W chwili obecnej jesteśmy na etapie opisówki, że tak powiem, tak? Została nam opisówka, działania musimy opisać, jakie do tej pory realizowaliśmy jako biblioteka, a także musimy uwzględnić to, co planujemy. Czyli ja założyłam współpracę z dotychczasowymi jednostkami, czyli ze szkołami, tak, różne teatrzyki, spotkania autorskie, to, co do tej pory było. Oczywiście współpraca z seniorami, bo to też jest punktowane, tak? I u nas są seniorzy, z którymi no warto jest pracować, tak? Przyjdą, będą mieli również kącik dla siebie, jakieś spotkania również, kluby dyskusyjne, bo to jest również w moich założeniach. No na chwilę obecną tego nie ruszaliśmy, to nie startowało, no bo a to COVID, a to nie było warunków, dzieci przychodziły ze szkoły, tak? Na zajęcia, no to na stojąco, tak? Bo nie było możliwości, że tak powiem, rozstawienia stolików i przeprowadzenia takich normalnych zajęć, więc to wszystko została tak naprawdę nam opisówka, czyli to, co w chwili obecnej, do chwili obecnej się działo i to, co zamierzamy zrobić, tak? Po modernizacji, że tak powiem, biblioteki. Także projekt... Do kiedy ten wniosek macie złożyć? Do 1 listopada, przepraszam, lutego, także już tylko dopięcie, no dopięcie tego. No, tylko kosmetyka została. Tak, a proszę mi powiedzieć, co pani uwzględniła w remontach tego budynku? W remontach... Na jaką kwotę pani będzie występowała z wnioskiem? 100 tysięcy, tak panie wójcie? Tak. Jeśli no mogę, pani dyrektor trochę z zerami pomyliła. Około miliona złotych wniosek będzie opiewał. I będzie polegało inwestycja na całkowitej przebudowie w zasadzie przedszkola, wymiana dachu, elewacje, zmiany wewnętrzne polegające na przebudowie pomieszczeń parteru, no i oczywiście wymiana ogrzewania na gazowe. Do tego nowe wyposażenie. No, chcemy jak najwięcej w tym wniosku zawrzeć, żeby po prostu już przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat nie wracać do tematu budynku biblioteki. Dobrze, to teraz jeszcze mi proszę powiedzieć, gdzie ten nabór, z jakiego urzędu jest ten nabór, do jakiego urzędu składać te nabory? Pani dyrektor może odpowiedzieć. Z jakiego urzędu? Instytut Książki. Bibliotek na rok 2021-2025. I to jest pierwsza taka propozycja naboru wniosków w tej instytucji? Jeśli mogę się wtrącić, już gmina próbowała pozyskać środki z Instytutu Książki, kiedy przygotowywała się do przebudowy budynku remizy w Goworowie. Tam był taki projekt. Tak, tam był taki projekt, w którym biblioteka miała się znaleźć na piętrze. Sala miała być zupełnie przebudowana. Natomiast na wymaganych 80 punktów zdobyte było 77 w naborze, ponieważ zabrakło tego punktu mówiącego o własności budynku na rzecz gminnej biblioteki. No i tylko dlatego pieniędzy nie uzyskano. Natomiast gdyby były... Jak oceniacie szanse pozyskania tych środków? Na 99%. Ja dodam jeszcze, że tak, spełniamy dużo warunków. Na przykład tam są zapytania o komputeryzację, tak, o programy, o wyposażenie, o soboty pracujące. Powiem tak, że nie jest on bardzo ścisły, że dużo tych wymagań, tak, ale wiele rzeczy możemy wrzucić, że tak powiem, i zrobić, wyszykować naprawdę zarówno środek, wnętrza biblioteki zrobić, jak i zewnątrz, tak, budynku.
Także to jest oferta bardzo, bardzo bogata i korzystna dla biblioteki. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby? Pan Jakub Podleś, bardzo proszę. Jeszcze mam tylko jedno pytanie. Do tego miliona złotych, jaki jest potrzebny wkład własny, czy jest w ogóle niepotrzebny? 15%. Bardzo proszę, pan Jakub. Czyli a biblioteka ma w tej chwili budżet na te 15% już wygospodarowany? W chwili obecnej przemyśleliśmy, tak, i skoro to jest rozłożone na lata do roku 2025, na chwilę obecną ze środków własnych możemy zrobić dokumentację potrzebną do przygotowania tego wniosku, tak, czyli później architekt, żeby po prostu ruszyć w 2024 już z remontem, jeśli zostaną nam pieniążki przyznane. I stopniowo, systematycznie rozdzielić na kolejne roki. Jesteśmy w stanie to udźwignąć, że tak powiem. Również konsultowaliśmy to z panią skarbnik, jak to będzie w przyszłości, tak? Czy będziemy zdolni poradzić sobie z tym wkładem własnym? Pani skarbnik nam pomogła i powiedziała, że no poradzimy sobie, tak? Że warto spróbować, że warto składać i podołamy. Dobrze, dziękuję. Pani Danuta Domasik, potem pan Jakub Podleś. Ja jeszcze chciałabym zapytać pani dyrektor, a proszę mi powiedzieć, czy już wy przemieszczacie się do tego budynku po przedszkolu, czy jeszcze nie? Już będziemy się, tak? Będziemy się przeprowadzać na razie. Zadaję to pytanie, bo bardzo mi zależy jak najszybszej przeprowadzce naszego posterunku policji, tak. żeby tam zagospodarowali już pomieszczenia. Więc kończymy. Już sukcesywnie zaczynacie przeprowadzkę, rozumiem, tak? Musimy tylko odmalować górę, bo ostatnio byłam tam z panią dyrektor Wieśławą Wasilewską i potrzeba odmalować górę, no to robimy tak, odświeżymy, a na co stopniowo już będziemy się przeprowadzać, bo pani Wiesia już zabrała wszystkie swoje rzeczy, tam na strychu coś zostało, ale to w międzyczasie jest takie pilne, że ona już musi to zabrać, tak? Także stopniowo będziemy się przenosić, informacje już wie o przenosinach, także będzie próbował nas podłączyć, bo jednak komputery mamy dla użytkowników, nasz, w którym działa Mateusz, tak, do wypożyczania, także to jest też bardzo potrzebne i istotne. No i kwestia, mówię, takich umów typu prąd, śmieci, tak, żebyśmy to już mieli tam u siebie po przepisie. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Podleś, proszę jeszcze. Czyli z tego, co ja dobrze rozumiem, jeśli teraz pan wójt przedstawi nam stan nieruchomości, to już tego budynku nie będzie jako nieruchomość gminy, czy będzie nadal jako to nieruchomość gminna? Będzie własnością gminy i biblioteki publicznej. Czyli wszystkie koszty związane z utrzymaniem budynku, eksploatacją przechodzi na rzecz gminy i biblioteki publicznej. Ale mimo wszystko z naszego budżetu. No tak. No z budżetu biblioteki, który jest wydzielany z naszego, tak. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały numer 43, łamane na 281 na 22 z dnia 15 lutego 2022 roku. W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej w Goworowie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie. Bardzo proszę panią Kamilę o przeprowadzenie głosowania. Radna Danuta Domasik. Za. Radna Dzierzgowska Monika. Za. Radna Galarska Agata. Za. Radny Górecki Sylwester. Jestem za. Radna Kępa Justyna. Za. Radna Kwiatkowska Anna. Jestem za. Radny Manowski Jerzy. Jestem za. Radny Podleś Jakub. Wstrzymuję się. Radny Rurka Marcin. Jestem za. Radna Stankiewicz Anna.
Jestem za. Radna Subczyńska Krystyna? Jestem za. Radny Winczewski Krzysztof? Jestem za. Radny Zięba Krzysztof? Jestem za. Radny Ziemek Mirosław? Jestem za. Radny Żebrowski Janusz? Jestem za. Pani Przewodnicząca, podczas głosowania obecnych było 15 radnych, 14 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Wobec powyższego uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, podpunktu. Uchwała numer 43, łamany na 282 na 2022 Rady Gminy Goworowo z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2022 roku. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych to jest obowiązek administracji rządowej. Stosownie do artykułu 6 ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach. Wojewoda może w drodze porozumienia powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie. W związku z zapisami tej ustawy 5 stycznia 2022 roku wojewoda mazowiecki wystąpił z pismem, w którym zawarł prośbę o podjęcie wyżej wymienionej uchwały, która jest niezbędna do przygotowania porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku realizacji prac remontowych lub utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych. Jeśli Państwo podejmiecie taką uchwałę, to przygotowane przez wojewodę porozumienie zostanie podpisane i wtedy będziemy mogli ubiegać się o takie środki. Na komisji padło pytanie radnego Marcina Rurki, ile my mamy na terenie gminy takich obiektów. Otóż łącznie mamy skatalogowanych i objętych ochroną 13 miejsc pamięci i cmentarzy, w tym jest 7 cmentarzy z I wojny światowej i 6 obelisków, płyt, krzyży upamiętniających ofiary najczęściej II wojny światowej. Trzeba tutaj dodać, że jest tych cmentarzy więcej, one nie są jakby skatalogowane i objęte ochroną, chociażby cmentarz w Pokrzywnicy. Natomiast na dzień dzisiejszy tak wygląda ta statystyka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Tak, Żebrowski. Bardzo proszę. Dobrze, Danusiu, później pan Żebrowski też. Pani przewodnicząca, panie wójcie, ja parokrotnie, jeszcze 3 i nawet 4 kadencje temu zgłaszałem temat cmentarza z I wojny światowej w miejscowości Gierwaty. Co kadencja ten temat poruszam, ale niestety nikt do tej pory się tym nie zainteresował. I to jest cmentarz naprawdę zarośnięty lasem i tak dalej, a w mapach ewidencyjnych naszej gminy ten cmentarz się znajduje. W związku z powyższym prosił o zajęcie stanowiska przez pana wójta w tej sprawie tego cmentarza w Gierwacie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz pani Danuta, proszę. Panie wójcie, ja chciałabym zapytać o tą Pokrzywnicę, ponieważ ja w tamtej kadencji zwracałam uwagę, co prawda to nie mój okręg, powinien to zapytać pan Zięba, ale będę ten wątek jednak poruszać ponownie. Dlaczego nie jest katalogowany ten cmentarz przy drodze? I druga sprawa, to w projekcie uchwały powołujecie się na ustawę z 28 marca 1933 roku, w której o grobach i cmentarzach wojennych, tak?
Natomiast te pieniądze, które my w budżecie mieliśmy zabukowane od tamtej kadencji i w tej kadencji na utrzymanie właśnie tych cmentarzy i tych pomników, to jak to się stało, że teraz wojewoda wystosował do Państwa pismo? No właśnie, nigdy chyba nie było. Odnośnie podjęcia uchwały, kiedy właściwie to jest to zadanie w gestii rządu, ale scedowane na wojewodę. To znaczy, jeśli mogę, Pani Przewodnicząca, odpowiedzieć. No wydaje mi się, że w ostatnich latach obecnie sprawujący władzę właśnie bardzo dużą wagę przywiązują do tej tradycji i no i bardzo słusznie, bardzo słusznie. Natomiast myślę, że wojewoda chce podzielić się jakby tym obowiązkiem, czy dofinansować działania ze strony samorządu gminnego, bo to samorząd gminny na swoim terenie po prostu jest mu łatwiej, jest lepiej rozeznany, wie gdzie te działania trzeba skierować. I myślę, że stąd to pismo, że jak podpiszemy porozumienie, to wtedy będzie to lepiej wykorzystane i tak jak pan Janusz mówi w Gierwatach czy w Pokrzywnicy, będziemy mogli między innymi występować o środki na to, żeby te cmentarze zapomniane również przywrócić do takiego stanu, no żeby ludzie tam pochowani mogli godnie być też upamiętnieni. Dziękuję, pan sekretarz. Proszę mi powiedzieć, czy się zmieniło coś w jakimś przepisie, gdzie obowiązek spoczywa właśnie na utrzymaniu tych miejsc na wojewodzie? Czy to się po prostu... Ja może poproszę pana sekretarza, bo tak, pan sekretarz chciał zabrać głos, tak. A z tego to wynika, że akurat my teraz nie z własnych środków, a możemy wystąpić o dotacje. Proszę Państwa, my corocznie występowaliśmy, w ubiegłym roku też występowaliśmy do wojewody o dofinansowanie na cmentarz właśnie w Czerniu. Wojewoda w ubiegłym roku nie miał środków i nie przyznał nam dofinansowania, bo tam była kwota około też 15 tysięcy zawnioskowana. W tym roku taki wniosek też poszedł, tylko no wojewoda dał ten warunek, nigdy nie żądał takiej uchwały, bo te porozumienia, czy może forma dotacji, jaka była przekazywana, nie wymagała zgody Rady. W tej chwili no, w styczniu wystąpił z wnioskiem, żeby taką uchwałę podjąć i dlatego Państwu przygotowujemy. Pierwszy raz to się zdarzyło, że w taki sposób chce to usankcjonować uchwałą Rady. A proszę mi powiedzieć, o jakie środki występowaliśmy o dotację? No, nie są to, znaczy są to środki całościowo chyba około 16 tysięcy złotych. Ale tak orientacyjnie. No to co mówię, około 16 tysięcy złotych jest chyba wniosek. 16, tak? Tak. I tam mamy zamiar zrobić ogrodzenie, bo tam jest ogrodzenie zniszczone w Czerniu. Z budżetu już robiliśmy podobne ogrodzenie, zrobiliśmy w Cisku. Ja właśnie chciałam się odnieść do tego. Zrobiliśmy w Wólce Kunińskiej, także systematycznie tam, nie wiem jak tam w Nogawkach jest, ale też tam był. Znaczy, proszę Państwa, my też corocznie, znaczy w ubiegłym roku nie przyjeżdżała delegacja z Niemiec, tego Związku Rezerwistów, która też nas tam wspierała i oni tam jakieś działania czynili. Także tam trochę i współpraca ze Związkiem Rezerwistów z Niemiec były te działania takie wspólne robione. A teraz do wojewoda liczymy, że nam te środki przyzna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Danusiu, poczekaj. Ja jeszcze tylko odniosę się do... Dobrze. Tylko chwilę. Mam
serdeczną do Państwa prośbę, do włodarza, do Pana Wójta, do Pana Skarbnika, który nadzoruje pracę urzędu, abyście Państwo, nawet jeśli nie otrzymamy tych środków, czy otrzymamy mniej, a byśmy sobie życzyli więcej, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby po prostu tam była wykoszone chwasty, było schludnie, czysto i żebyśmy o tych miejscach pamiętali. Natomiast odnośnie tego cmentarza w Pokrzywnicy, bardzo proszę Panie Wójcie o podjęcie wszelkich działań, aby ten właśnie cmentarz, no nazwijmy to cmentarz, bo tam są pochowani ludzie, tak, żołnierze, jednak uporządkować i zamieścić tabliczkę, a nie na drzewie jakąś kartkę, że tu jest cmentarz. Więc to nie godzi, takie zachowania nie godzą w nas jako społeczeństwo, tak? Bo to świadczy o nas wszystkich, tak? Jak nie pamiętamy o takich miejscach. Więc nie będę dalej ciągnąć tego wątku, a dlaczego ta uchwała, a dlaczego nie. No jeśli takie życzenie pan wojewoda ma, a w oparte na pewno jakieś tam przepisy, a w innych latach nie podejmowaliśmy takiej uchwały, to ja jestem za, tylko pomimo to, czy to jest uchwała, nieokazjonalnie, tylko trzeba przyjechać, zobaczyć, jak to wygląda. Jest teraz pracownicy spółdzielni, jest zakład gospodarki komunalnej, który naprawdę można to wszystko jakoś tak do schludnie, żeby to wyglądało, szczególnie te miejsca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pani Kwiatkowska. Dziękuję bardzo za głos, Pani Przewodnicząca. I ja tutaj kilka słów do Pana Wójta. Ponieważ ten cmentarz w Cisku jest w takim szczególnym miejscu, bo jest przy głównej drodze. Bardzo dużo osób przyjeżdża, nawet teraz w tą niedzielę było dwa samochody, zwiedzają i dużo osób się zastanawia, bo tam jest nieczytelna tablica. I w ubiegłym roku, nawet dwa lata temu, jak byli żołnierze z MEPN, była taka propozycja, aby tam zrobić nową tablicę z napisem. Nie wiem, do kogo to z tym trzeba by było się, rozmawiałam z panią Ewą i było zapewnienie, że postara się, żeby taka tablica była zrobiona. Zgłaszałam się nawet do pana Modzelewskiego, jakie by były koszty tego, no on miał się z panią Ewą kontaktować, później no tak jak wiadomo, pani Ewa teraz nie pracuje. Myślę, że pan wójt też podejmie jakieś działania, żeby tutaj ten napis na tej płycie był widoczny, bo w sumie no jest to naprawdę zadbany cmentarz, mimo to, że to ogrodzenie, które było zrobione, już zaczyna się sypać. Nie wiem, za dwa lata jak wytrzyma to wszystko, bo ten fundament się rozsypuje, ale wewnątrz tego cmentarza jest zadbany, jest wycięta trawa dzięki pomocy pracownikom komunalnej spółdzielni, także bardzo bym prosiła, aby to też było wzięte pod uwagę, żeby na tej tablicy był ten napis widoczny, bo ludzie przyjeżdżają, staną tam, nie można nic rozczytać, już praktycznie jest to zamazane, niewidoczne. Krzyż został odnowiony w ubiegłym roku po prostu własnymi siłami, własnym kosztem, ale no poza takimi większymi pracami no nie jestem w stanie, żeby to zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Ziemek jeszcze i dopiero Pana Wójta poproszę. Ja bym jeszcze poprosił Państwa, bo u nas też na moim terenie w Ponikwidurze też jest cmentarzysko bodajże z I wojny światowej. To jeśli przy okazji dbamy o te cmentarze, to nie zapomnijmy i o tym cmentarzu. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Wójt, proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Myślę, że to porozumienie, które z wojewodą podpiszemy, pomoże nam właśnie w bieżącym utrzymaniu tych grobów, czy ich stopniowym jakby odbudowywaniu. To, o czym pani Ania mówi w Cisku, że tam tablica jest nieczytelna.
ale przede wszystkim chodzi nam o to, żeby wszystkie były utrzymane w należytym porządku. Wcisku, no mówi pani, że przy głównej drodze. W Pokrzywnicy to jest przy głównej drodze i tu właśnie jest jakby największa potrzeba. Tak nawiasem mówiąc, cmentarz Wcisku jest najlepiej utrzymany w całej gminie i myślę, że to jest ogromna zasługa pani radnej i pani sołtys, czyli pani Ani Kwiatkowskiej. I każdy na swoim terenie myślę, że też powinien też zwrócić jakby uwagę, bo to, co pani Ania mówiła, własnymi środkami, czyli pracą społeczną, zaangażowaniem społeczeństwa, młodzieży, dzieci, możemy też bardzo wiele zrobić. Oczywiście ja zobowiązuję się, że będziemy pracę w tym kierunku prowadzić. Chciałem też powiedzieć, że mamy cmentarze położone na gruntach prywatnych, gdzie nie mamy za bardzo możliwości ingerowania. Mamy taki cmentarz w Żabinie, czy cmentarz żydowski, bardzo duży cmentarz na Wólce Brzezińskiej. O tym też trzeba pamiętać, natomiast no nie mamy możliwości i środków, żeby na gruntach prywatnych takie działania prowadzić, ale będziemy się starali ten stan poprawić. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Tak, mógłbym dwa bardzo słowa. Proszę, pan Ziebrowski, tak proszę. Radna Domasik i pan wójt wspomnieli wiele na temat cmentarza w Pokrzywnicy. O ile dobrze pamiętam, będąc młodym chłopcem, gdzie jeszcze nie było asfaltu, często jeździłem tą drogą, ten cmentarz był o wiele większej powierzchni, szanowni państwo. I tam by najpierw trzeba było zrobić pomiary, faktyczny pomiar tego cmentarza nanieść, bo to nie odzwierciedla stanu faktycznego powierzchni tego cmentarza. To jestem na 100% pewien. Ba, mało tego, o ile wiem, ten cmentarz w Cisku to jest żołnierzy niemieckich, a u mnie obok krzyża jest również pochowanych z czasów wojny i wiem, mogę wskazać, bo starsi ludzie wielokrotnie pokazywali nam młodym, gdzie ci Niemcy są pochowani i czy nie warto by było przenieść razem do zbiorowego, prawda, cmentarza. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały numer 43, łamane na 281 na 2022 Rady Gminy Goworowo z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2022 roku. Bardzo proszę panią Kamilę o przeprowadzenie głosowania. Radna Domasik Danuta. Za. Radna Dzierzgowska Monika. Za. Radna Galarska Agata. Za. Radny Górecki Sylwester. Radna Kępa Justyna. Za. Radna Kwiatkowska Anna. Za. Radny Manowski Jerzy. Jestem za. Radny Podleś Jakub. Jestem za. Radny Rurka Marcin. Jestem za. Radna Stankiewicz Anna. Jestem za. Radna Subczyńska Krystyna. Jestem za. Radny Winczewski Krzysztof. Jestem za. Radny Zięba Krzysztof. Jestem za. Radny Ziemek Mirosław. Jestem za. Radny Żebrowski Janusz. Jestem za. Radny Górecki Sylwester. Nie ma. Pani Przewodnicząca, podczas głosowania obecnych było 14 radnych, 14 głosy za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Projekt uchwały numer 43, łamany na 283 na 2022 Rady Gminy Goworowo z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z terenu gminy Goworowo. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, w dniu 1 stycznia bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia
2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych. Zgodnie z artykułem 15 tej ustawy, strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala nie rzadziej niż raz na dwa lata właściwa Rada Gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1,175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie artykułu 20 punkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przed dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego naliczanego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy. Taką uchwałę mieliśmy podjętą, jeśli chodzi o wysokość ekwiwalentów, natomiast w tej chwili chcemy, żeby ta uchwała była podjęta zgodnie z nową, z zapisem nowej, znowelizowanej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Dla przypomnienia, kwoty, które obowiązują i nadal chcemy w tej uchwale podtrzymać, to jest 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym akcji ratunkowej, 7 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu oraz 14 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w ćwiczeniu pożarniczym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan Ziemek, proszę bardzo. Ja bym może chciał słowa skierować do pana wójta, mówię, bo może na wszystkich tych zebraniach nie byłem zarządu gminnego straży, ale chciałem po prostu zapytać i tak dalej, może dodatkowo takie mam zdanie, że może tak, jutro mamy zebranie zarządu i może czy nie powinniśmy może pewnych rzeczy konsultować z zarządem, no mówię, niech oni, żeby się opierać o ich słowa, czy mają inne zdanie, czy podobne, wiadomo, że musimy jako radni te nasze fundusze jakoś bardziej pilnować, żeby nie, czegoś złego nie postąpić jakoś niesłusznie, ale no te słowa jednak by się liczyły, mówię, każdego prezesa, czy albo może w ogóle zobaczyć, jaka sytuacja jest w ogóle w innych gminach i tak dalej. No. Pani Przewodnicząca, jeśli mogę odpowiedzieć, na potrzebę podjęcia nowej uchwały po nowelizacji tej ustawy o ochotniczych strażach zwracał mi uwagę między innymi prezes zarządu gminnego, pan Tadeusz Warszawin. Rozmawialiśmy też o stawkach. Ja też na komisji mówiłem, że te stawki są w średniej powiatowej. Nie są najwyższe w powiecie, nie są najniższe, ale są adekwatne do ogólno jakby przyjętych zasad. I też tutaj na zarządzie nie wnoszono jakby potrzeby podwyższenia tych stawek. Natomiast w tej chwili, jak mówię, musimy przyjąć tą uchwałę, żeby być na bieżąco z prawem. Jutro mamy posiedzenie zarządu i myślę, że też o tym będziemy rozmawiać. Na razie nie było takich sygnałów, nie były zgłaszane potrzeby, jeśli chodzi o zmianę tych stawek. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pani radna Domasik, proszę. Panie radny Ziemek, wie pan co, jak ja bym miała odpowiadać na pana, nie wiem, czy to pytanie, czy to jakiś wywód, to wie pan, że ja bym miała problem. Niech pan bardziej precyzuje, o co panu chodzi. Chce pan zapewne o podwyżkę dla strażaków, tak? Żebyśmy ewentualnie głowy pochylili w perspektywie czasowej. Czy o to panu chodziło? Bardzo proszę, pan Ziemek. Pani Danusiu, akurat pani nie ma słusznej racji, bo nie o to mi chodzi, ale powinniśmy jednak
czy mówię, czy sołtysi z mieszkańcami, czy po prostu cała Rada powinna, jednak te głosy jakieś powinny być wiążące do tego, że trzeba ale słuchać ludzi, może zdania mają inne i to trzeba jakoś... No to nie przeszkadza, pani, niech pan się wypowie. Ja w tym kierunku myślę, że musimy każdą wypowiedź traktować poważnie. Pani tam może akurat moją wypowiedzi traktuje inaczej. Ja myślę, że jeśli zarząd będzie, to mówię, ten punkt według moich rozeznań, ja powinienem ten punkt po zebraniu się odbyć dopiero, znaczy na następnej sesji, żeby no, wypowiedzieli się poszczególni prezesowie, nie tak, że będziemy głosować, no i powiedzą, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Dziękuję bardzo. Pan Wójt już powiedział, że rozmawiał z prezesami i nie było takiej sugestii w kierunku podwyżki. A podjęcie tej uchwały jest niezbędne w dniu dzisiejszym. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Ja tylko chciałam. Ja. Panie szanowny radny Ziemek, tu nie ma nad czym dyskutować. Jeśli pan mówi, że nie, że nad tym podwyżkami w perspektywie czasowej to nie, tylko trzeba się pochylić, nie wiem nad czym, to jeśli ustawodawca wprowadza pewne zmiany, to my musimy te zmiany po prostu dokonać. A że propozycja jest taka takich stawek, jakie są dotychczasowe były, to tak musimy to zrobić, bo pan przecież doskonale słyszał opinię pani mecenas na komisji przedstawionej, bo to się zakończyło, stan prawny dawnej ustawy zakończył się z 31 grudnia 2021 roku i my w tej chwili musimy podjąć ponowną uchwałę, żeby te stawki wypłacać od 1 stycznia. Natomiast jeśli panu chodzi o podwyżki, no to tak jak pan wójt powiedział na zebraniu tego zarządu gminnego, ale jeśli będzie nas stać, panie Ziemek, panie radny, to zapewne się pochylimy. Może nie w tej kadencji, bo w tej kadencji to nas nie będzie stać, a daj Boże jeszcze, żeby w następnych kadencjach nas było stać. Więc na pewno się pochylimy, bo to jest bardzo ciężka praca i ja mam wielkie uznanie dla strażaków. Na pewno się pochylimy nad podwyżką stawek, ale w tej chwili po prostu nas nie jest stać. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Bardzo proszę panią Kamilę o przeprowadzenie głosowania. Radna Danuta Domasik. Za. Radna Dzierzgowska Monika. Radna Galarska Agata. Za. Radny Górecki Sylwester. Jestem za. Radna Kępa Justyna. Za. Radna Kwiatkowska Anna. Radny Podleś Jakub. Za. Radny Manowski Jerzy. Jestem za. Radny Rurka Marcin. Jestem za. Radna Stankiewicz Anna. Jestem za. Radna Subczyńska Krystyna. Jestem za. Radny Winczewski Krzysztof. Jestem za. Radny Zięba Krzysztof. Jestem za. Radny Ziemek Mirosław. Ja się wstrzymam od głosu. Radny Żebrowski Janusz. Jestem za. Radna Dzierzgowska Monika. Jestem za, przepraszam. Radna Kwiatkowska Anna. Jestem za. Dobrze. Pani przewodnicząca, podczas głosowania obecnych było 15 radnych, 14 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Właśnie uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projektu uchwały. Projekt uchwały numer 43/284 na 22 Rady Gminy Goworowo z dnia 15 lutego 2022 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Goworowo. Ja odczytam Państwu uzasadnienie, ponieważ do Biura Przewodniczącej Rady wpłynęło pismo o rezygnacji. Zgodnie z artykułem 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 19 ust. 1 punkt 5 i paragraf 97 statutu gminy Goworowo stanowiącego załącznik do uchwały nr 40/308/18 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 października 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Goworowo w związku ze złożeniem do przewodniczącej Rady Gminy Goworowo przez radną Danutę Domasik rezygnacji z pracy w Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. Mam zapytanie, czy pani radna Domasik chciałaby zabrać głos? Widzę, że tak. Bardzo proszę. Proszę Państwa, to wszystko po prostu wyjaśnienie tej sytuacji należy się Państwu, wszystkim. Od żadnej pracy się nie uchylałam i nie uchylam. Powiem więcej, kosztem mojej rodziny, kosztem mojego zdrowia wiele czasu poświęcam właśnie na działalność pracy w Radzie. Ale to, co mnie spotkało, gdzie po przemyśleniu jednak zdecydowałam się podjąć taką, a nie inną decyzję, to była sytuacja bardzo dla mnie przykra, ponieważ no pani przewodnicząca, powiem tak, pani przewodnicząca w trakcie rozmowy takiej telefonicznej, z którą rozmawialiśmy, no między innymi rozmawialiśmy o tych, przed podjęciem decyzji o podwyżkach, prawda, ależ nie będę Państwu, to nie jest podwyżkach diet, tak, ale to nie jest temat, ale to właśnie była ta rozmowa między innymi na ten temat, gdzie ja usłyszałam, że ja panią przewodniczącą ośmieszam, więc żeby nie ośmieszać, a jestem daleka od tego, że kogokolwiek ośmieszałam prywatnie, wręcz daję pewne uwagi, prawda, a uwagi to nie jest ośmieszanie. Poczułam się bardzo urażona, i dalszej pracy w takim składzie komisji ja po prostu zrezygnowałam. Natomiast jeśli chodzi o jakieś w ogóle uwagi pracy, to nie wypracowaliśmy przez te trzy lata, chociaż moich wiele sugestii było i wniosków, jakiejś istotnej i znaczącej sprawy dotyczącej oświaty w gminie. Dawałam propozycje, ewentualnie takie, a może obwody zmienimy, przeniesiemy tu. No niestety nie było woli, nie było w ogóle w niektórych nawet sprawach, kiedy podnosiłam pewne propozycje, to było no nie, po prostu milczenie takie. Więc tematy, które będą mnie interesowały na posiedzeniach Komisji Oświaty, jako nie członek już komisji, bo za chwilę tą uchwałę podejmiemy, ale jako radna mogę w pracach komisji uczestniczyć bez prawa głosowania, więc zapewne będę w miarę możliwości w tej komisji pracować. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Pani Justyna Kępa chciała zabrać głos. Bardzo proszę. Głośnik niewłączony. Głos, Pani Justyno, głos. Szanowni Państwo radni, a przede wszystkim Pani Radna Danuto. Bardzo mi jest przykro, iż w Twoim odczuciu tak była odebrana ta rozmowa telefoniczna.
Chcę zaznaczyć, iż była to rozmowa telefoniczna późnowieczorna, prywatna. I nie sądziłam, iż zostanie ona i urośnie aż do takich rozmiarów. No cóż, co mi pozostaje? Jeżeli naprawdę Ciebie, Danusiu, uraziłam, to pozostaje mi przeprosić. Natomiast na wpływ decyzji jakichkolwiek tutaj ja nie mam, ponieważ każdy decyduje za siebie. Natomiast jeżeli chodzi o pracę Komisji Oświaty, iż nie zostały podjęte żadne jakieś radykalne działania, nie jestem osobą, mój głos to jest jeden głos z 15 i takie są działania, jakie są decyzje całej Rady Gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Ziemek, bardzo proszę. Ja myślę, że powinniśmy jednak myśleć o sytuacjach takich, żebyśmy sobie wzajemnie nie dokuczali i żeby było jak najmniej jakichś takich sytuacji niepoważnych z naszej strony. Zachowujmy się odpowiednio, także dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Bardzo proszę panią Kamilę o przeprowadzenie głosowania. Radna Danuta Domasik. No jestem za, bo jeśli się zdecydowałam, to owszem, tak. Radna Dzierzgowska Monika. Za. Radna Galarska Agata. Za. Radny Górecki Sylwester. Jestem za. Radna Kępa Justyna. Wstrzymuję się. Radna Kwiatkowska Anna. Jestem za. Radny Manowski Jerzy. Wstrzymuję się od głosu. Radny Podleś Jakub. Za. Radny Rurka Marcin. Jestem za. Radna Stankiewicz Anna. Z przykrością powiem, że za, chociaż mi bardzo szkoda. Radna Subczyńska Krystyna. Za. Radny Winczewski Krzysztof. Za. Radny Zięba Krzysztof. Przeciw. Radny Ziemek Mirosław. Wstrzymuje się. Radny Żebrowski Janusz. Wstrzymuje się. Pani Przewodnicząca, podczas głosowania obecnych było 15 radnych, 10 głosów za, 1 głos przeciw, 4 głosy wstrzymujące. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta, aczkolwiek liczymy na dobre słowo i pomoc pani radnej zawsze i będzie mile widziana na komisji. Dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku dzisiejszych obrad. Punkt 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok. Bardzo proszę przewodniczącego o przedstawienie sprawozdania. Szanowni Państwo, odczytam sprawozdanie działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok. W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy za 2021 rok, realizując go w całości. Skład osobowy Komisji powołany z uchwałą nr 2/7/19 z dnia 30 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w składzie Kwiatkowska Anna, Manowski Jerzy, Podleś Jakub, Żebrowski Janusz nie uległ zmianie, a funkcję przewodniczącego komisji pełni radny Janusz Żebrowski. Komisja przeprowadziła kontrolę zgodnie z przyjętym planem pracy komisji za 2021 rok w zakresie analizy kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Goworowo za rok 2020, kontrolizacji inwestycji drogi Damięty-Bobin, kontrola
realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2020 rok, kwota zaległości, ilość ulg i umorzeń wraz z kwotą, podejmowane czynności egzekucyjne. Punkt czwarty. Realizacja wydatków określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 rok, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Goworowo. Komisja dokonała również kontroli problemowej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy komisji na 2021 rok. Plan wykonania realizacji zadań inwestycyjnych i w inwestycji pod nazwą termomodernizacja budynku świetlicy w Goworowie i inwestycji pod nazwą rozbudowa i przebudowa wieży budynku świetlicy w Goworowie w zakresie ustawienia ewentualnych uchybień wykonawczych, także inwestycji. Szczegóły dotyczące zaleceń i wyników przeprowadzonej kontroli znajdują się w protokołach z poszczególnych kontroli dostępnych w Biurze Rady. W okresie objętym sprawozdaniem komisja odbyła ogółem 8 posiedzeń, a członkowie komisji uczestniczyli również we wspólnych posiedzeniach Komisji Stałych Rad Gminy Goworowo. Komisja, spełniając swoje podstawowe zadania, dokonała oceny realizacji budżetu gminy za 2020 rok, opiniując go pozytywnie. Skierowała również wniosek do Rady Gminy Goworowo o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Goworowo. Oceniała również pozytywnie wykonanie budżetu gminy Goworowo za pierwsze półrocze 2021 roku. Na każdym posiedzeniu komisji omawiane były sprawy bieżące, zgłaszane bezpośrednio podczas obrad lub podczas posiedzeń komisji. Natomiast szczegółowe informacje dotyczące pracy komisji znajdują się w protokołach z poszczególnych posiedzeń. Podpisał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Żebrowski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych? Pani Danuta Domasik, bardzo proszę. Pan Przewodniczący, ja od razu skieruję pytanie do Pana Przewodniczącego Żebrowskiego. Proszę Komisji Rewizyjnej. Ja chciałam zapytać, czy z poszczególnych kontroli, gdzie uwzględniacie zalecenia jakieś w protokole pokontrolnym, to czy Komisja Rewizyjna ponownie sprawdza, bo tam jakieś terminy określacie zapewnie, prawda, do zrealizowania tych zaleceń, to czy sprawdzacie również jako Komisja Rewizyjna, czy zostały te zalecenia Państwa zrealizowane, czy to po prostu zostawiacie sobie w protokole i to tak jest, a nie wracacie już do tematu? Nie, protokół nie zamyka tematu. Po kontroli, jak mówię, w świetlicy w Goworowie ponownie byliśmy, stwierdziliśmy, co zostało, była po ponownej kontroli. Oczywiście nie robiliśmy protokołu powtórnego. Została tylko niewymieniona przy scenie listwa, którą pan kierownik Marek Radecki obiecał niezwłocznie wymienić, bo na tą listwę trzeba zaczekać, bo już nie plastikowa będzie, a będzie z aluminium ta listwa, żeby była trwała i wytrzymała. To tyle, dziękuję. Nie, ja chciałam tak ogólnie zapytać. To jeszcze to ja na bieżąco tam sobie śledzę tą remizę i tą świetlicę, czy coś zostało zrobione, czy nie. Natomiast w ogóle tak, czy myślę, że pilnujecie tak tych również tego, tych zapisków w protokole zaleceń pokontrolnych, prawda? Czy to zostało zrobione, co zostało zrobione, jak zostało zrobione, czy to jakaś satysfakcja jest z tego, tak, czy to po prostu po pewnym czasie nie. Bo w planie pracy jakoś ja nie widziałam takiego zapisu, żebyście ponownie skontrolowali realizację zaleceń pokontrolnych. O. Być dlatego może tak, potwierdzam, ale osobiście jeżdżę, nawet w wolne dni czy w niedzielę i nawet osobiście zajeżdżam do wykonawcy, rozmawiam lub osobiście lub telefonicznie,
a przykład jest w Kobylinie, gdzie na pewno radna Justyna Kępa wie, że interweniowałem również o wykonawcy placu zabaw, że tam było nie tak, jak powinno być. I także no, takie przypadki mogę wnosić. Ale ja myślę, że to panie przewodniczący, to nie leży w kompetencji radnego interweniowanie, bo realizacją danej, że tak powiem, inwestycji to jest urząd gminy i pan wójt, to do pana wójta powinniście państwo kierować, a nie na jakieś takie prywatne urządzać telefony, że to jest tak, bo to mi się, tu mamy pewne zalecenia, tutaj spostrzeżenia, tak? To nie jest tak, to ktoś może się czuć urażony, bo przedsiębiorca podpisuje umowę z urzędem gminy i tutaj z panem wójtem na realizację, natomiast państwo stwierdzacie i to rozliczacie już wójta, prawda? Wójt ewentualnie danych pracowników. To tak to moja taka sugestia, bo ktoś ale może powiedzieć, że pan do mnie dzwoni, będzie pan mi tu uwagi, prawda? Ale czasami uważam, że taka rozmowa osobista, dosłownie parę słów konkretnych i życzliwych, lepiej załatwi sprawę, aniżeli przez papier. I to się wtedy papierowo będziemy załatwiać, się ciągnie w terminie. A tak to jest krótko, zwięźle i na temat. Dobrze, to znaczy, że realizację wniosków pokontrolnych sprawdzacie. Jeśli może jeszcze Danusiu wyjaśnię co do remizy, jest problem wielki z tymi zaciekami w suficie. Już to było zrobione i ponownie nacieki się robią, ale tu już mamy pouzgadniane znów po rozmowie z panem kierownikiem radeckim, z panem wójtem, że tam trzeba przerobić już, mamy to uzgodnione, jak to będzie zrobione i wszystko, bo w ten sposób będziemy na okrągło wymieniać, a jest różnica temperatur i tam się skropliny zbierają. I trzeba to przerobić i to będzie na pewno zrobione, a ja osobiście będę to pilnował. No dobrze, to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt szósty. Przedstawienie sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Gminy Goworowo za rok 2021. Tutaj bardzo poproszę panią przewodniczącą Justynę Kępę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej za 2021 rok. Komisja pracowała w oparciu o roczny plan pracy komisji w składzie Kępa Joanna przewodnicząca, Górecki Sylwester zastępca przewodniczącej, Tomasik Danuta, Dziżgowska Monika Kwiatkowska, Anna Subczyńska, Krystyna Ziemek, Mirosław Żebrowski i Janusz. W posiedzeniach komisji uczestniczyli według omawianych tematów dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Zaplanowana tematyka na rok 2021 została zrealizowana w 100%. Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 6 samodzielnych posiedzeń oraz członkowie komisji uczestniczyli w 15 wspólnych posiedzeniach stałych komisji rady, których głównym tematem były sprawy w zakresie przedmiotu działania komisji, a jednocześnie tożsame z planem pracy pozostałych stałych komisji Rady Gminy oraz sprawy wynikające z bieżących potrzeb. Komisja, realizując przyjęty plan pracy za 2021 rok, dokonała omówienia strategii rozwoju oświaty na terenie gminy Goworowo. Strategia była omawiana na dwóch spotkaniach. W efekcie projekt uchwały dotyczący strategii został odrzucony. Analizy sprawozdania z realizacji zadań za 2020 rok jednostek organizacyjnych gminy GOKSiR, Gminna Biblioteka Publiczna, SDS w Czarnowie oraz sprawozdań z realizacji programów GOPS. Dokonała analizy działań podejmowanych pod kątem aktywności społecznej osób starszych oraz pomocy udzielanej dla rodzin w okresie pandemii. Zostały omówione wyniki egzaminów ósmoklasistów oraz możliwość utworzenia klas integracyjnych w szkołach i przedszkolu. Została dokonana analiza stanu pozyskiwania środków z realizacji projektów ze środków zewnętrznych przez jednostki organizacyjne gminy.
Dokonana została analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku w zakresie przedmiotu działania komisji. Komisja dokonała analizy informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Goworowo za rok szkolny 2020-2021. Dokonała oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok, analizy projektu budżetu gminy na rok 2022 w zakresie działania komisji. Omawiano i zaopiniowano projektu uchwał według bieżących potrzeb. Szczegółowe informacje na temat pracy komisji i realizacji jej planu pracy można uzyskać z protokołów posiedzeń dostępnych w Biurze Rady Gminy Goworowo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby odnieść się do sprawozdania? Pan wójt, tak? Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja chciałem się odnieść do wcześniejszych tutaj wymiany zdań dotyczących sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Natomiast ja odniosę się i powiem kilka słów do tych zagadnień przy omawianiu. Tak. Natomiast Dobrze, czy ktoś chciałby się odnieść do sprawozdania z komisji, z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej? Nie widzę. Tutaj bardzo proszę o teraz przedstawienie sprawozdania przewodniczącą Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej za 2021 rok, pani Monika Dzierzgowska. Możesz, Moni, odczytać? Jesteś? Jestem. Już sekundeczkę. Sprawozdanie. Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej za 2021 rok. Komisja pracowała w oparciu o roczny plan pracy Komisji w składzie Dzierzgowska, Monika przewodnicząca, Górecki Sylwester zastępca przewodniczącej, Domasik Danuta członek, Galacka Agata członek, Kępa Justyna Joanna członek, Zięba Krzysztof członek. Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 3 samodzielne posiedzenia, na których analizowała pisma mieszkańców gminy, projekty uchwał dotyczące budżetu gminy, sprawy finansowe i plany finansowe jednostek budżetowych. Komisja dokonała analizy zaległości podatkowych i opłat wykonanych za wodę i ścieki wobec gminy, ich wpływ w zakresie udzielonych ulg i umorzeń na dochody gminy. Członkowie komisji zapoznali się z przedstawioną analizą wydatków na realizację inwestycji gminnych za 2020 rok z wykorzystaniem środków zewnętrznych oraz własnych gminy, w tym z Gminnego Funduszu Sołeckiego. W roku 2021 członkowie komisji uczestniczyli w 15 wspólnych posiedzeniach stałych komisji rady, których głównym tematem były sprawy finansowe, inwestycyjne w zakresie działania komisji, a jednocześnie tożsame z planem pracy pozostałych stałych komisji Rady Gminy Goworowo. Komisja, realizując przyjęty plan pracy za 2021 rok, dokonała analizy sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie. Zapoznała się z informacją dotyczącą realizacji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Goworowo. Przetarg, stan zadłużenia na koniec pierwszego kwartału 2021. Dokonała też realizacji wydatków związanych z zadaniem realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczącego budowy przedszkola i żłobka. Dokonała analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Zapoznała się z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, w tym informacją o ich aktualnej sytuacji finansowej, a także stanem przygotowania szkół i przedszkola na nowy rok szkolny 2021-2022. Dokonała analizy wniosków, w tym uchwał sołeckich, składanych do projektu budżetu na 2022 rok. Wydała opinię w sprawie stawek podatkowych na rok 2022. Założony plan pracy został zrealizowany w całości. Szczegółowe informacje i wnioski z zakresu pracy komisji można uzyskać z protokołów posiedzeń dostępnych w Biurze Rady Gminy Goworowo. Przewodnicząca Monika Dzierzgowska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby odnieść się do sprawozdania? Nie widzę. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku o przedstawienie sprawozdania za 2021 rok. Dziękuję pani przewodnicząca.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku za 2021 rok. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku pracowała w oparciu o roczny plan pracy Komisji w składzie. Manowski Jerzy przewodniczący, Rurka Marcin zastępca przewodniczącego, pani Stasik Danuta członek, pani Galarska Agata członek, pani Stankiewicz Anna członek, pani Szczucińska Krystyna członek, pan Winczewski Krzysztof członek, pan Ziemek Mirosław członek i pan Zięba Krzysztof członek. W zwołanych posiedzeniach komisji uczestniczyli radni i zaproszeni goście. W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 3 samodzielne posiedzenia, na których członkowie zapoznali się z informacjami w zakresie. Przedstawienie informacji w zakresie działalności ochrony przeciwpożarowej gminy Goworowo oraz informacji o działalności ochotniczych straży pożarnych w 2020 roku na posiedzenie zaproszony został prezes Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Następnie informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Goworowo za 2020 rok. W posiedzeniu uczestniczył kierownik posterunku policji w Goworowie. I punkt 3. Ponownego rozpatrzenia zasadności pisma skierowanego do wójta gminy Goworowo przez mieszkańca miejscowości Kobylin. W związku z tym komisja dokonała wizytacji w terenie. Uczestnicząc także we wspólnych posiedzeniach komisji, komisja dokonała analizy stanu gospodarki odpadami za 2020 rok, analizy stanu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej gminy, oceny wykonania gminnej sieci kanalizacyjnej w 2020 roku. Następnie analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2020 rok w zakresie działania komisji. Następny punkt zapoznała się z informacją o utrzymaniu ładu i porządku przy drogach gminnych oraz miejscach publicznych. Omówiła też sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku. Omówiła i zaopiniowała uchwały podatkowe i opłaty lokalne na 2022 rok. Następnie omówiła i zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2022 rok oraz wieloletnie prognozy finansowe gminy Goworowo. Komisja nie zrealizowała jednego punktu z przyjętego planu pracy na 2021 rok dotyczące gospodarki przestrzennej w gminie, to jest ilości wydanych decyzji celu publicznego i warunkach zabudowy. Został on przeniesiony na rok 2022. Szczegółowe informacje na temat pracy komisji i realizacji planu pracy można uzyskać z protokołów posiedzeń dostępnych w Biurze Rady Gminy Goworowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych? Pani radna Domasik, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, panie przewodniczący komisji, ja chciałam tylko panu powiedzieć, że z chwilą, kiedy pan przedstawiał nam taką wersję roboczą sprawozdania na komisji, ja zwróciłam uwagę na jedną rzecz. Mianowicie na to, ja na wiele zwróciłam uwagę, ale myślę, że sobie weźmiecie wszyscy to do serca jako przewodniczący komisji i opracujecie już takie sprawozdania, które odzwierciedlają stan pracy, a nie przepisywanie z planem pracy, co się czym komisja zajmuje. Natomiast ja u pana zwróciłam uwagę na jedną sprawę i to jest cykliczna sprawa. Mianowicie z roku na rok pan zawsze jedną tą tematykę jakoś tak nie realizuje, nie daje do porządku obrad, a w tym sprawozdaniu za 2021, którym pan również uwzględnia niezrealizowaną tematykę, która była uwzględniona w planie pracy, nie podając przyczyny. To nie jest widzimisię, tylko należy podać przyczynę. Ponieważ ktoś, kto z czasem będzie analizował poszczególne sprawozdania, może znajdzie się ktoś taki, kto będzie pisał jakąś pracę, czy jakieś opracowanie na temat pracy rady, to praktycznie nic z tego nie wyniesie. Wyniesie tylko jedno, że się co roku pan nie realizuje całokształtu tematyki. Więc dla wyjaśnienia należy podać, jaka była przyczyna. Może pan to ustnie w tej chwili zrobić i to będzie dopisane do protokołu, prawda? Ale to tak nie ma, że widzi mi się, nie zrealizuje, przenoszę sobie na następny. I znów tak w następnym roku, znów na następny. Więc to jest takie niezbyt solidna praca.
Dziękuję pani radna za zwrócenie uwagi. Pani obiecałem to, że ustnie to przekażę, więc przekazuję państwu, dlatego nie zrealizowaliśmy tego punktu. W związku z reorganizacją urzędu, pani, która odeszła na urlop czy na macierzyński, no nie zdążyliśmy po prostu załatwić tej sprawy do końca i teraz pan Ziemek będzie, już rozmawiałem wstępnie z panem Ziemkiem, więc myślę, że uwzględnimy to. Jest to punkt przeniesiony na pierwszy kwartał, więc myślę, że zrobimy to w marcu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos? Nie widzę. Zapraszam przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie sprawozdania za 2021 rok. Dziękuję pani przewodnicząca. Odczytam sprawozdanie. Nie słychać. Teraz słychać? Tak. Od nowa, proszę. Jeszcze raz. Sprawozdanie z komisji, z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok. W roku 2021 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pracowała w następującym składzie. Podleś jako przewodniczący, Stankiewicz Anna członek, Kępo Justyna członek, Rurka Marcin członek. Komisja odbyła jedno posiedzenie, analizując ocenę zasadności petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku dotyczącą wezwania Rady Gminy Goworowo do pilnego podjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznym mieszkańców gminy Goworowo z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznanie za zasadne i nieodzowne, by rząd RP uzyskał pisemną gwarancję ze strony producentów szczepionek na COVID-19, że w związku z przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni podjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Przedstawiając wypracowane stanowisko na sesji, członkowie komisji uczestniczyli również we wspólnych posiedzeniach komisji, gdzie omawiane były sprawy bieżące, a szczegółowo informacje dotyczące posiedzenia komisji znajdują się w protokole z posiedzenia komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby się odnieść do sprawozdania? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 7. Przedstawienie planu pracy stałych komisji Rady Gminy Goworowo na 2022 rok. I proszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej o przedstawienie planu pracy. Panią Justynę Kępę. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej w gminie Goworowo na 2022 rok. Pierwszy kwartał. Ustalenie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022 i przedstawienie sprawozdania za rok 2021. Omówienie strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Goworowo na lata 2022-2023 oraz gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie gminy Goworowo na lata 2022-2023. Analiza planu pracy na rok 2022. GOKSIR-u i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie, przygotowujący dyrektorzy jednostek. Kwartał drugi. Analiza sprawozdań z realizacji zadań za 2021 rok jednostek organizacyjnych gminy GOKSIR, Gminna Biblioteka Publiczna SDS w Czarnowie. Analiza sprawozdań z realizacji programów GOKS, w tym ocena zasobów pomocy społecznej. Analiza i ocena realizacji budżetu za 2021 rok według przedmiotu działania komisji, przygotowując wójt gminy Goworowo, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Kwartał trzeci. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku według przedmiotu działania komisji, przygotowujący wójt gminy Goworowo.
Ocena wyników egzaminów ósmoklasistów w poszczególnych szkołach podstawowych działających na terenie gminy Goworowo, przygotowujący dyrektorzy szkół. Analiza funkcjonowania przedszkola i żłobka, posiedzenie w terenie. Kwartał czwarty. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Goworowo na rok szkolny 2021-2022. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2023 według przedmiotu działania komisji. Omówienie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Inne tematy wynikające z pracy i bieżących potrzeb. Cały rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby odnieść się do planu pracy? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej Rady Gminy Goworowo o przedstawienie planu pracy na 2022 rok. Dziękuję. Plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej Gminy Goworowo na 2022 rok. Pierwszy kwartał. Punkt pierwszy. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2022. Punkt drugi. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2021. Punkt trzeci. Analiza zaległości podatkowych, opłat za wodę, ścieki i opłat lokalnych wobec gminy. Stan na koniec 2021 roku. Wpływ udzielonych ulg i umorzeń na dochody gminy w roku 2022. Punkt czwarty. Ocena i analiza prac przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2022, w tym programów rządowych. Drugi kwartał. Punkt numer 5. Analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie. Punkt 6. Analiza mienia gminnego, sposobu jego użytkowania, także dochodów i wydatków na bieżące utrzymanie i działalność. Punkt 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok, ze szczególną analizą dotyczącą partnerstwa publiczno-prywatnego. Trzeci kwartał, punkt numer 8. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Punkt 9. Informacja dotycząca funkcjonowania transportu publicznego na terenie gminy za lata 2021 i pierwsze półrocze 2022 roku. Punkt numer 10. Informacja dotycząca realizacji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Goworowo. Przetarg, stan zadłużenia na koniec pierwszego kwartału 2022. Czwarty kwartał, punkt 11. Analiza wniosków składanych do projektu budżetu na 2023 rok. Punkt numer 12. Opinia w sprawie stawek podatkowych na rok 2023. Punkt numer 13. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2023 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032. Komisja pracuje zgodnie z zakresem i przedmiotem działania. Plan pracy komisji jest ramowy i może ulegać zmianom, a także być dostosowywany do potrzeb wynikających z bieżącego działania Rady. Ponadto komisja według potrzeb opiniuje projekty przedkładanych uchwał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się odnieść do planu pracy? Nie widzę. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzeni, Prawa i Porządku o przedstawienie planu pracy na 2022 rok. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku na 2022 rok. Pierwszy kwartał. Punkt pierwszy. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok. Punkt drugi. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok. Punkt trzeci. Omówienie postępowań w sprawie ustalenia gminnych wspólnot gruntowych imienia gromadzkiego. Punkt czwarty. Gospodarka przestrzenna w gminie. Ilość wydanych decyzji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy. To jest właśnie ten punkt przeniesiony z poprzedniego roku. I punkt piąty. Analiza realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych na posiedzeniach komisji i ich wykonaniu przez wójta gminy Goworowo. W drugim kwartale. Punkt pierwszy. Informacja z realizacji usuwania wyrobów azbestowych w 2021 roku. Analiza wniosków i potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Punkt drugi. Przedstawienie informacji w zakresie działalności ochrony przeciwpożarowej gminy Goworowo oraz informacji o działalności OSP w 2021 roku
będzie to referował nam prezes Gminnego Oddziału Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Punkt trzeci. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Goworowo za 2021 rok przedstawił nam kierownik posterunku Policji w Goworowie. Punkt czwarty. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2021 roku w zakresie działania komisji. Czwarty kwartał. Punkt pierwszy. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku. Punkt drugi. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok. I czwarty kwartał. Punkt pierwszy. Informacja z realizacji wniosków złożonych przez mieszkańców gminy w ramach przyznania dotacji celowej w 2021 roku na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Punkt drugi. Przedstawienie informacji przez GOPS z realizacji wniosków złożonych przez mieszkańców gminy Goworomo w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej pod nazwą dodatek osłonowy. Punkt trzeci. Omówienie i zaopiniowanie uchwał podatkowych i opłat lokalnych na 2023 rok. Punkt czwarty. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2023 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy Goworowo. Ramowy plan pracy jest otwarty z możliwością bieżącego wprowadzenia nowych zadań wynikających z bieżących potrzeb urzędu, jak i też potrzeb społecznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się odnieść do planu pracy? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku dzisiejszych obrad. Punkt ósmy. Przedstawienie planu pracy Rady Gminy Goworowo na 2022 rok. Kwartał pierwszy. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Goworowo na 2022 rok. Punkt drugi. Przyjęcie sprawozdań z pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy Goworowo za 2021 rok. Punkt trzeci. Przedstawienie informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok w szkołach prowadzonych przez gminę Goworowo. Punkt czwarty. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Goworowo w 2022 roku. Punkt piąty. Rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu, niewyodrębnieniu środków finansowych na Fundusz Sołecki na 2023 rok. Kwartał drugi. Punkt pierwszy. Przyjęcie sprawozdań finansowych za 2021 rok z działalności jednostek budżetowych. Punkt drugi. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Goworowo za 2021 rok. Punkt trzeci. Analiza wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Kwartał trzeci. Punkt pierwszy. Ocena zasobów pomocy społecznej. Punkt drugi. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku. Punkt trzeci. Określenie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Goworowo na rok szkolny 2022/2023. Punkt czwarty. Analiza sytuacji dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Goworowo za 2021 rok. Kwartał czwarty. Punkt pierwszy. Omówienie i uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok. Punkt drugi. Podjęcie uchwał okołobudżetowych na 2023 rok. Punkt trzeci. Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Punkt czwarty. Prace nad projektem budżetu gminy na 2023 rok. Punkt piąty. Uchwalenie programu współpracy gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Punkt szósty. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2023. Punkt siódmy. Uchwalenie budżetu gminy na 2023 rok i wieloletniej prognozy finansowej. Punkt ósmy. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej. Punkt dziewiąty. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. Cały rok z
Punkt pierwszy. Sprawozdanie wójta gminy z prac w okresie międzysesyjnym na każdej sesji. Punkt drugi. Sprawy bieżące wynikające z pracy urzędu i jednostek organizacyjnych. Punkt trzeci. Sukcesywne podejmowanie uchwał wynikających z kompetencji Rady Gminy. Punkt czwarty. W miarę potrzeb włączenie tematyki wynikającej z wniosków radnych i wójta gminy oraz mieszkańców gminy Goworowo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby odnieść się do planu pracy? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt dziewiąty. Przedstawienie informacji o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2020 rok w szkołach prowadzonych przez gminę Goworowo. Bardzo proszę pana wójta o przedstawienie. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w naszych szkołach w 2021 roku mieliśmy 2,68 etatu nauczyciela stażysty. Średnie wynagrodzenie od stycznia do grudnia ubiegłego roku to było 3537,80 zł dla nauczyciela stażysty. Planowane wydatki to było 113 775,65 zł dla stażystów, wydane 118 505,47 zł, to jest dopłaciliśmy do planowanych 4729,82 zł. Nauczyciel kontraktowy 10,14 etatu. Średnie wynagrodzenie to jest 3926,96 zł. Planowane 477 832,49 zł, wydane 529 638,11 zł i to jest dopłata 51 805,62 zł. Nauczyciel mianowany 5,58 etatu. Średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego to 5094,43 zł. Planowane były wydatki 341 123,03 zł. Wydano 362 789,89 zł, a więc 21 666,86 zł więcej niż planowano. I nauczyciel dyplomowany to jest 72,25 etatu, a więc najwięcej jest nauczycieli dyplomowanych. Średnia płaca nauczyciela dyplomowanego to 6509,55 zł. Oczywiście mówimy tu o płacy brutto. Planowane było 5,643,779,85 zł, wydano 5,920,551,99 zł, a więc więcej o 276,772,14 zł niż planowano. Te zwiększenia wynikają ze zmian, które w trakcie roku następują. Między innymi co roku, tak obserwujemy, coraz większą ilość dzieci wymagających zajęć dodatkowych, wynikających z otrzymanych przez nie opinii i orzeczeń w wyniku badań w pracowni, Justyna, pomóż, zapomniałem nazwy. Poradni specjalistycznych. Poradni psychologiczno-pedagogicznej, bo mikrofon włączył. Dziękuję bardzo. Mieliśmy kilka przypadków dzieci, które przyjechały z zagranicy, trzeba było im zapewnić ustawowe zajęcia wyrównujące dodatkowe. Tak wygląda ta wysokość wynagrodzeń nauczycieli. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pani Radna Domasik. Panie Wójcie, ja rozumiem, tak, że są takie dzieci, które wymagają dodatkowych jeszcze, prawda, działań. Jestem za i tak trzeba zrobić. Ale aż takie różnice? Planujemy 5 milionów, ja mówię o dyplomowanych, chociaż ja mogę mieć inne zdanie o tych dyplomowanych, bo papier wszystko przyjmie, komisja klepnie i już mamy awans społeczny, awans zawodowy, prawda, dyplomowany, najwyższy stopień w hierarchii awansu, co za tym idą pieniądze. I tych pieniędzy jest bardzo, bardzo dużo, bo my mamy, wydatkujemy 5 milionów, w 2021 wydatkowaliśmy 5 milionów 920 zł, 20 tysięcy 551 zł 99 groszy, gdzie różnicę nam daje 276 772 zł 14 groszy. Więc nie wiem, z czego tak wielkie te różnice są do planowanych, tak? Może jeszcze z jakieś inne, bo to jaka stawka godzinowa tego nauczyciela jest, tak? Nad oświatą, jak mówiłam na początku, trzeba się bardzo, bardzo pochylić. Jeszcze mam jedno pytanie. Czy tą różnicę to my pokrywamy z własnych środków, z budżetu, czy my dostajemy... Jaki procent, proszę mi powiedzieć, subwencji idzie na pokrycie tego wynagrodzenia nauczycieli? Jeśli pozwolą Państwo, czy jest Pani Skarbnik jeszcze z nami? Niestety nie ma. No bo ona byłaby w stanie precyzyjnie odpowiedzieć. Ja przygotuję taką informację. To bardzo proszę, bo to nie jest tak, żeby mi przedstawicie suchą informację, bo się trafią jakieś pytania i trzeba to bardzo, bardzo dokładnie. Może na to drugie pytanie pan. No to pierwsze pytanie, czy może to jest, czy my pokrywamy to z budżetu, tą różnicę z własnych środków? Na pewno... Do subwencji, którą otrzymujemy, dopłacamy co roku więcej, więc można powiedzieć, że tak, z własnych środków. No więc ja mam, wie pan doskonale, w jakiej sytuacji jest budżet, tak? Że to ja nie ukrywałam, po analizie bardzo krytycznie patrzyłam na ten projekt budżetu, który de facto już nie jest projektem, bo został przyjęty. Ja głosowałam przeciwko, bo on był niedopracowany. Natomiast ja bym oczekiwała od pana propozycji, propozycji zmian w oświacie gminnej. Bo ja będę powtarzała jak matnie, do akceptowania przeze mnie jest fakt, gdy dojdzie do jakiegoś absurdu, że będzie jedno dziecko w szkole, w danej klasie i my musimy zapewnić tą opiekę szkolną temu dziecku. Proszę być bardziej śmiałym i odważnym, bo to już jest 2023 rok, to jest ostatnia już, właściwie nie do końca 2023, będzie kadencja i te praktycznie 5 lat nic nie zrobiono w oświacie. Dawałam różne propozycje, a to Kamila mi wyliczyła, ile dzieci, bo może te obwody byśmy zmienili, tutaj ratować pasieki, a to może którą szkołę integracyjną byśmy zrobili, a to klasy integracyjne, żeby nie ponosić kosztów i nie utrudniać życia rodzicom, kiedy mają to dziecko z niepełnosprawnością. Nic. Nic. Kompletnie nic. I jeszcze raz powtórzę, jak może pan spojrzeć w oczy nauczycielowi, który ma
15 uczniów czy 25 uczniów w klasie do nauczyciela, który ma w klasie troje dzieci albo ośmioro dzieci. I takie same pobory, bo jest dyplomowany. Nic nie zrobiono w tym kierunku. A pieniądze idą. Żadnych innych propozycji. Jedna propozycja była, która upadła, bo pan się zachował, przepraszam za określenie, jak Telimena. Dał pan, bo to było na komisji oświaty, kiedy już przyciśnięty był pan do muru i powiedziałam, zróbmy coś, nie może być takiej sytuacji, albo obwody zwiększajmy dla tej filii Szczawina, albo likwidujmy, przenośmy to do Goworowa. Wycofał się pan, bo dla dobra mieszkańców, to ja się pytam, dla tego dobra mieszkańców, proszę pana, czy są dobre klasy łączone? Nie. Nie. Nie są dobre. Teza, którą pan wygłaszał na początku, sądziłam, że za tą tezą pójdą czyny z pana strony. Ja wiem, że pan się wywodzi z grona pedagogicznego i jest panu ciężko, ale proszę zostawić to, tamtą dawną pracę już gdzieś tam za metalowymi drzwiami albo w sejfie zamknąć to i wejść w buty pracodawcy i tego strażnika budżetu. Więc jeśli tak dalej pójdzie, to moje perspektywy dotyczące budżetu będą tragiczne, bo na nic w perspektywie czasowej nas nie będzie stać, ponieważ mogę domniemywać, że w prawie 80% będzie pochłaniany budżet, z budżetu oświata pochłanie, a my nic nie robimy. Więc bardzo proszę o wyjaśnienie mi tej sprawy, ile procent pokrywamy z subwencji i czy faktycznie ta kwota różnicowa to są, dotyczą tylko tych dzieci, które wymagają dodatkowych godzin, czy coś jeszcze za tym idzie, bo to są, jest kwota bardzo duża, jak to się sumuje. To niesamowita jest kwota. I czy ta właśnie różnica jest z własnych środków? Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Zięba chciał zabrać głos. Bardzo proszę. Ja może później jeszcze, bo to nie w tej kwestii. Dobrze, we wnioskach wolnych. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby w sprawie oświaty? Pan wójt, proszę. Trudno się nie zgodzić ze słowami radnej, jeśli chodzi o koszty, jakie ponosimy w związku z utrzymaniem oświaty, ale chciałem jeszcze raz przypomnieć, że w innych samorządach, gdzie wójt nie wywodzi się z grona nauczycieli, te problemy są takie same. Natomiast nie ulega wątpliwości, że trzeba szukać jakichś rozwiązań oszczędnościowych. Nie zgodzę się do końca, że nic nie zostało zrobione, ponieważ tych klas integracyjnych i dzieci, na których subwencja jest zwiększona, przybywa. Koszty oświaty w tej chwili już widzę, że obniżyliśmy znacznie, jeśli chodzi o dowożenie dzieci do szkół poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań. No i na pewno trzeba jeszcze jakieś działania podejmować. Przypomnę, że żeby dokonać zmian w oświacie, to musi to być dobrze przedyskutowane i zaaprobowane nie tylko przeze mnie, przez Radę Gminy, ale też przez rodziców i przez nadzór pedagogiczny, który w tej chwili, muszę państwu powiedzieć, jest bardzo daleki od pomysłów zamykania szkół. Także
Znam doskonale problem i oczywiście no, będziemy musieli wspólnie jakieś działania podejmować. Nie uchylam się tutaj od odpowiedzialności. Codziennie patrzę w oczy nauczycielki, która właśnie ma klasy po 20 parę osób. No i znam ten problem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Bardzo proszę, Pani Radna Domasik. Nie przekonało mi to w wypowiedzi Pana, że kuratorium jest sceptycznie nastawione. Ja muszę widzieć pismo. Jaki powód tej odmowy? Bo jeśli dojdzie do sytuacji, że będzie jedno dziecko w filii w Szczawinie, bo nabór Pan zrobił do końca marca, a my, uchwałę musimy podjąć do końca listopada, do końca, przepraszam, lutego, to już dzisiaj jest rok stracony. Nie podejmiemy tej uchwały. I jeśli jedno dziecko tam będzie w tej szkole, w tej filii, to my musimy otrzymać filię. I nauczycieli w tej filii. Rozwiązania w tej chwili podjęte w tym roku nawet, to już jest musztarda po obiedzie. Jedynie może Pan przedstawić propozycje dotyczących zmian obwodów. Bo nie wiem, czy tam jest też jakiś tam termin chyba do z chwilą rozpoczęcia roku szkolnego. Pan ciągle mi mówi rozmowa z rodzicami. To Pan wyjdzie do tych rodziców i przedstawi im sytuację. Cóż za problem? Jakie ma Pan rozwiązania? Jak oni na to się zaopatrują? Trzeba wyjść, a nie tylko mówić. Ja oczekuję, że może jeszcze jakieś tam rozwiązania się uda w tej kadencji wprowadzić, ale wątpię. Odnośnie dowozu, to ja będę czekała na koszty, bo to jest uwzględnione akurat w komisji budżetowej, w której ja jestem. I tam właśnie te koszty porównujące to, co prosiłam Panią Skarbnik, do przedstawienia. Jeśli innym radnym to nie chcą się tym zajmować, to tylko dla mnie niech przedstawi, ja sobie przeanalizuję i Państwa poinformuję o ostatecznych pracach. Proszę Państwa, jest takie założenie, że jeśli ja mam, wezmę kredyt, pożyczkę, to ja mam pieniądze. Nie. Ja tych pieniędzy nie mam, bo to nie są moje pieniądze. Ja je muszę spłacić. Ale o tym to już w ostatnim punkcie też pozwolę sobie zabrać głos. Natomiast bardzo, bardzo, bardzo źle widzę perspektywę oświaty w gminie Goworowo. W pierwszej klasie w Pasiekach 8 dzieci bodajże. No przedstawiam propozycje. No może te obwody, te czernie, tutaj to, może jakoś tam by to zwiększyć tych dzieci, zabierając z Goworowa, bo Goworowo i tak ma dużo dzieci, prawda? Więc nie stanowi zagrożenia. Nic. No wiem, że trzeba rozmawiać z rodzicami. To trzeba zacząć rozmawiać. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Punkt 10. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. W okresie od ostatniej sesji Rady Gminy Goworowo, która odbyła się w dniu 16 grudnia 2021 roku do dnia dzisiejszego. W dniu 11 stycznia 2022 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Goworowo, na którym członkowie komisji zapoznali się z przedstawioną przez wójta gminy informacją dotyczącą planowanych zadań
do zgłoszenia w ramach dofinansowania w ramach ogłoszonych projektów rządowych, między innymi Polskiego Ładu na rok 2022. Dnia 20 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja na swoim spotkaniu opracowała sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 rok, przedstawione przez przewodniczącego radnego Janusza Żebrowskiego. Dnia 25 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Członkowie na spotkaniu opracowali plan pracy Komisji na 2022 rok, przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 rok, przedstawione przez przewodniczącą Komisji radną Justynę Kępę, oraz omówili sprawy bieżące. Dnia 7 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja opracowała sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 rok, przedstawione przez przewodniczącego radnego Jakuba Podleś. Dnia 7 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku. Członkowie Komisji wspólnie wypracowali przedstawiony plan pracy Komisji na 2022 rok, jednocześnie przyjmując sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 rok, przedstawione przez przewodniczącego Komisji radnego Jerzego Manowskiego. Również w dniu 7 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej. Komisja także pracowała nad przedstawionym planem pracy Komisji na 2022 rok i przyjęła sprawozdanie za 2021 rok, przedstawione przez przewodniczącą Komisji radną Monikę Dzierzgowską. W dniu dzisiejszym, to jest 15 lutego 2022 roku, odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społecznego i Gospodarki Finansowej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku Rady Gminy Goworowo, na którym członkowie komisji omówili i zaopiniowali procedowane na dzisiejszej sesji uchwały. Ponadto do Biura Rady wpłynęły pisma i uchwały w sprawach. Pismo mieszkańców Sikaczka dotyczące położenia asfaltu na odcinku od zakrętu na wysokości posesji nr 40 do posesji nr 44B. Pismo od marszałka województwa mazowieckiego w sprawie ochrony powietrza dla sfer stref, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Zarządzenie nr 140/2021 wójta gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości i okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w artykule 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Goworowo na rok 2022. Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Goworowo przyjętej w uchwale nr 41/273/21 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Goworowo na lata 2022-2031. Odpowiedź na pismo od starosty Ostrołęckiego w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi nr 4403W w miejscowości Żabin od posesji nr 99 do końca wsi w kierunku Ostrołęki. Powiat Ostrołęcki nie jest obecnie w stanie samodzielnie zrealizować tej inwestycji, ponieważ realizuje w tej chwili zadania już zaplanowane na dany rok budżetowy, a gmina Goworowo nie ma możliwości finansowych partycypacji kosztów w roku 2022. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok.
pismo mieszkańców sołectwa Szczawin z prośbą o podjęcie działań związanych z naprawą schodów zewnętrznych prowadzących do budynku szkoły podstawowej imieniem Mikołaja Kopernika filii Szczawin. Zestawienie postępowań w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego. Pismo starosty Ostrołęckiego w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 22 tysiące w budżecie gminy Goworowo na 2022 rok na wykonanie monitoringu w ciągu drogi powiatowej nr 4403W w ramach zadania inwestycyjnego poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Goworowie na ulicy Ostrołęckiej na drodze nr 4403W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Członkowie Komisji Budżetowej na swym posiedzeniu jednogłośnie zdecydowali o zabezpieczeniu środków w budżecie na wyżej wymienione zadanie. Pismo starosty Ostrołęckiego w sprawie zwiększenia środków na wykonanie zadania pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka na terenie gminy Goworowo na odcinku od DK 60 do miejscowości Goworowo do kwoty 1 472 000 zł. Członkowie Komisji Budżetowej jednogłośnie zdecydowali o dofinansowaniu zadania kwotą już zabezpieczoną w budżecie gminy Goworowo na rok 2022, to jest około 700 000 zł. Informacja przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego o przekazanie zgodnie z kompetencją do wiadomości radnych Zarządu Województwa Mazowieckiego pisma z dnia 28 stycznia bieżącego roku w sprawie odpowiedzi na stanowisko Rady Gminy i Wójta Gminy Goworowo dotyczące rozwiązań przyjętych uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 roku. Pismo mieszkańca miejscowości Pasieki w sprawie podjęcia uchwały i zobowiązania Wójta Gminy Goworowo do wystąpienia do sądu i uzyskania nakazu wobec mieszkanki miejscowości Pasieki zobowiązującej ją do zwrotu zawłaszczonej części działki nr 271/3 na ulicy Kwiatowej i przesunięcie płotu. Otrzymane pismo będzie tematem kolejnego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Goworowo. Odpowiedź na pismo wójta gminy Goworowo z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia informacji na temat funkcjonowania przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w miejscowości Kunin. Grupa Zdrowie poinformowała, iż udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w przychodni w Kuninie zorganizowane jest w sposób odpowiadający zapotrzebowaniu pacjentów zadeklarowanych w przychodni. Wszystkie wymienione pisma dostępne są w Biurze Rady. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę, Pani Przewodnicząca? Bardzo proszę. Ja mam prośbę serdeczną. Proszę odpowiedzieć, bo ja nie mam odpowiedzi na nasze stanowisko Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Proszę odpowiedzi, proszę przeczytać tą odpowiedź, którą otrzymaliśmy. Ja nie mam jej przy sobie. Jest w Biurze Rady, Pani Kamila ma dostępną. Już chwileczkę. No czytaj. Szanowny Panie Wójcie, w nawiązaniu do Pana pisma z dnia 28 stycznia bieżącego roku w sprawie odpowiedzi na stanowisko Rady Gminy i Wójta Gminy Goworowo dotyczące rozwiązań przyjętych uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 roku uprzejmie informuję, iż wyżej wymieniona korespondencja została przesłana do wiadomości radnych województwa. W związku z tym, że opracowanie programów ochrony powietrza należy do kompetencji zarządu województwa, Pana pismo z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie przesłałem do Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego. Z poważaniem Pan Ludwik Krakowski, Przewodniczący Sejmika Województwa Mazowieckiego.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani Rada chciałaby zapytać o coś? Nie, nie, tylko o te chciałam o te stanowisko. Dobrze, dobrze, dziękuję. Przechodzimy. A pani radna Kępa chce mówić, bardzo proszę. Głosu nie ma. To znaczy, czy teraz, czy w sprawach różnych, ja chciałam się odnieść do tego pisma z grupy Zdrowie. Jeszcze nie ma spraw różnych, później. Dobra, dobrze, możesz teraz powiedzieć. Tak, teraz pana wójta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu 11. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu, a potem będziemy właśnie dyskutować nad wnioskami wolnymi. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, od 16 grudnia odbyły się dwie sesje, z tym, że na tej nadzwyczajnej 28 czy 9 nie było informacji podawanych. W związku z tym podam od 16 grudnia do dnia dzisiejszego. W tym czasie zakończono, tak jak już dzisiaj mówiłem, realizację zadania pod nazwą budowa przedszkola i żłobka. Mniej więcej od miesiąca, już po wszystkich odbiorach, pozytywnych opiniach i pozwoleniu na użytkowanie, dzieci mają możliwość przebywania w nowym budynku. Przypomnę, jest to 100 miejsc dla przedszkolaków i 30 miejsc żłobkowych. Następnie w ramach naboru wniosków w programie Cyfrowa Gmina, który został zaakceptowany, gminie Goworowo przyznano 246 330 zł dotacji na rozwój technologii cyfrowych przez samorządy w celu lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców. I tu chcemy trochę zmian dokonać, jeśli chodzi o dostępność do strony internetowej, ale też pewnych udogodnień, jeśli chodzi o właśnie możliwość kontaktów, składania wniosków, dokumentów itd. Dokonano odbioru zadania inwestycyjnego rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Dolinie Rzeki Oś i Narew. Etap piąty to jest kanalizacja w Brzeźnie od Goworowa w tej części. Firma Multicom pana Nakielskiego z Ostrołęki wybudowała ponad 1700 metrów kanalizacji grawitacyjnej oraz kanalizacji tłocznej 550 metrów, dwie przepompownie ścieków z kompletnym wyposażeniem i monitoringiem, 60 sztuk studni kanalizacyjnych. Wszystkie prace zamknęły się kwotą 753 320 zł 61 groszy. Przedmiot zamówienia zostanie dofinansowany w ramach PROW 2014-20 kwotą 389 705 zł. Ponadto będziemy mogli możliwość odzyskania podatku VAT w kwocie 140 864 zł 83 groszy. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie złożono wnioski o płatność zadań z tak zwanych miasów. Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury, w miejscowości Kobylin oraz Pokrzywnica. To są place zabaw z altanami. Wsparcie to jest dofinansowane w ramach poddziałania wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego objętego programem PROW 2014-20. Gmina Goworowo ubiega się o refundację poniesionych kosztów w kwocie 41 089 zł, jeśli chodzi o Kobylin, oraz 44 219 zł za Pokrzywnicę. Również w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego złożono 5 wniosków z tak zwanych miasów. To są zadania: budowa placu zabaw w Jemienistem, budowa wiaty rekreacyjnej w Ludwinowie, budowa wiaty rekreacyjnej w Górach, budowa oświetlenia ulicznego w Damiętach oraz remont dachu na budynku świetlicy w Brzeźnie Kolonii. Na każdy z tych zadań możemy dostać 10 000 zł.
Również w Urzędzie Marszałkowskim złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2022. I tutaj chcemy pozyskać 30 tysięcy złotych dla OSP w Lipiance w tym roku. Oni chcą wyremontować część garażową, wymienić drzwi oraz posadzki. Firma projektowo-usługowa KrzydCAD Krzysztof Trochim z Ostrołęki za kwotę 27 tysięcy wykonuje, w przyszłym tygodniu odbieramy program finansowo-użytkowy wraz z niezbędnymi załącznikami graficznymi i zbiorczym zestawieniem kosztów, które umożliwią nam przeprowadzenie postępowania przetargowego na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goworowie. Przypomnę, że na to mamy dofinansowanie, zapewnienie dofinansowania w wysokości 4,5 miliona złotych przy naszym wkładzie 500 tysięcy. Oczywiście w zależności od wyniku przetargu będziemy dopiero mogli wtedy podejmować decyzję co do ewentualnych wniosków o kolejne dofinansowania, gdyby kwota była wyższa. Firma projektowo-budowlana Jarosław Ziemek z Ostrołęki za kwotę 11 tysięcy wykonuje projekt budowlany remontu wnętrza świetlicy w Kuninie. Na ten remont, tak jak już rozmawialiśmy z Państwem, chcemy pozyskać około 300 tysięcy złotych poprzez dofinansowanie z lokalnej grupy działania Zaścianek Mazowsza. To jest z projektu Mila na lata, z PROW-u na lata 2014-2020. Firma Bermar z Rzekunia za kwotę 20 tysięcy wykonała remont instalacji elektrycznej w budynku OSP w Kuninie. Połowa wynagrodzenia została sfinansowana z dotacji Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. W ramach funduszy sołeckich zakupiono bądź wybudowano oświetlenie uliczne w Brzeźnie, Cisku, Damięta, Grabowie, Jaworach Wielkopolu, Pasiekach, Ponikwi, Małej Rębisze, Działy, w Ulce Brzezińskiej. Chciałem tu dodać, że jeszcze w realizacji jest oświetlenie w miejscowości w Rabendach. Tam są cztery miejscowości w zasadzie w jednym skupisku oraz na przejściu dla pieszych w Józefowie. Natomiast tutaj mamy opóźnienie wynikające z konieczności wytyczenia geodezyjnego punktów, w których te latarnie mają być zamontowane, ponieważ wszystkie te punkty oświetleniowe są w pasach drogowych dróg powiatowych. U siebie możemy to robić trochę prościej. Zakupiono wyposażenie remizy w Brzeźnie, zakupiono materiały i wykonano część elewacji świetlicy w miejscowości Czernie, zakupiono lustro drogowe w miejscowości Damięty, Grabowo, Zaorze, Rębisze, Parcele. Dokonano czyszczenia zakrzaczeń przy stawie w górach, zamontowano instalację klimatyzacji w świetlicy w Kobylinie, zakupiono tablice informacyjne i znaki w Jaworach Podmaściu, Zaorzu i Rębiszach, Parcele. Zakupiono materiały do wykonania zagospodarowania terenu rekreacyjnego w miejscowości Jawory Wielkopole. Wykonano projekt zagospodarowania terenu wiemilistem. To jest plac niedawno nabyty na potrzeby wsi. Wykonano remont drogi w Nogawkach. Zakupiono sprzęt przeciwpożarowy dla OSP Ponikiw Mała. Wykonano prace remontowe w kuchni świetlicy w Szczawinie. Zamontowano altany rekreacyjne w miejscowości Rębisze Kolonia i Struniawy i zakupiono próg zwalniający w miejscowości Zaorze. Jak jesteśmy przy inwestycjach, to chciałem powiedzieć kilka słów na temat planowanych w najbliższym czasie. Jest to złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. I to jest SUW w Lipiance oraz oczyszczalnia ścieków osiedlowa w Ponikiew PGR. I z Polskiego Ładu,
Tutaj przy tych dwóch zadaniach mamy dofinansowanie subwencji, którą mamy już do dyspozycji na zadania wodno-kanalizacyjne. Natomiast projekty drogowe na sumę około 5 milionów złotych, które wkład własny to jest 250 tysięcy, a więc jak na 5 kilometrów dróg myślę, że bardzo niewielki wkład i warto te wnioski złożyć. To są drogi, na które mamy dokumentację techniczną i możemy szybko i sprawnie przeprowadzić postępowanie i ewentualną realizację. To jest Jurgi Zaorze około 1,90 km, Czarnowo Kolonia 850 metrów, Damięty Bobin 1,30 km, Wólka Grodzisk łącznik 350 metrów oraz Goworówek tu przy sklepach Dino i Biedronka to jest około 600 metrów. Łącznie, jak mówię, około 5 kilometrów, jeśli przyjmiemy koszt 1 000 000 za kilometr, bo tak to się kształtuje, to nasz wkład jest około 250 tysięcy. W tym roku, przypomnę, na inwestycje drogowe w budżecie mieliśmy zaplanowane środki i poza tymi wnioskami, które chcemy na te drogi wymienione złożyć, nic więcej nie będziemy w stanie zrobić, tylko wygospodarować te środki na wkład własny. Przygotowujemy też, czy aktualizujemy projekty, jeśli chodzi o kanalizację w Szczawinie, bo chcemy zrobić tą miejscowość całą, jeśli chodzi o kanalizację sanitarną. Jeśli chodzi o informacje dotyczące podejmowanych uchwał i wydanych zarządzeń, to od 16 grudnia na 41 sesji podjęto uchwałę w sprawach zasad, na jakich radnemu Rady Gminy przysługują diety, zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021, w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-31, w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, w sprawie wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących ustalenia nazwy miejscowości Kółko, w sprawie uchwalenia, wyrażenia opinii dotyczącej wykazu lasów uznanych za ochronne na terenie gminy Goworowo, który został opracowany w planie urządzania lasu dla nadleśnictwa Ostrołęka. Uchwała w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. I 29 grudnia odbyła się 42. nadzwyczajna sesja, na której podjęto uchwałę w sprawach zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2021. Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach gminy na rok budżetowy i w sprawie nabycia na własność nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota gruntowa wsi Jawory. Decyzją z dnia 18 czerwca starosta orzekł o nieustaleniu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie i można było taką uchwałę podjąć. Co do zarządzeń, to od 16 grudnia do 14 stycznia wydano zarządzenie 124/2021 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących ustalenia nazwy miejscowości Kółko. Zarządzenie 125/2021 z 17 grudnia
w sprawie zmian w budżecie gminy Goworowo. Zarządzenie 126/2021 z dnia 21 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy. Zarządzenie 127/2021 z dnia 22 grudnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie niestrzeżonym Urzędu Gminy. Zarządzenie 128/2021 z 27 grudnia w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zarządzenie 129/2021 z dnia 29 grudnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Goworowo na lata 2022-2028. Zarządzenie 130/2021 z dnia 29 grudnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy, ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022-2026. Zarządzenie 131/2021 z 29 grudnia w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w przedszkolu samorządowym w Goworowie. Zarządzenie 132/2021 z 30 grudnia w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Zarządzenie 133/2021 z 30 grudnia w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji stanu paliw w samochodach OSP oraz zbiorniku na olej w budynku Urzędu Gminy. Zarządzenie 134/2021 z 30 grudnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie i druków ścisłego zarachowania Urzędu Gminy. Zarządzenie 135/2021 z 30 grudnia w sprawie zmian w budżecie gminy Goworowo na 2021 rok. Zarządzenie 136/2021 z 30 grudnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w szkole podstawowej w Pasiekach. Zarządzenie 137/2021 z 30 grudnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w gminnej bibliotece publicznej. Zarządzenie 138/2021 z 30 grudnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w GOKSIR. Zarządzenie 139/2021 z 30 grudnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Kuninie. Zarządzenie 140/2021 z 30 grudnia w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w artykule 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zarządzenie 141/2021 z 30 grudnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Goworowie. Zarządzenie nr 142/2021 z 31 grudnia w sprawie przekazania sieci kanalizacyjnej w Brzeźnie. Zarządzenie 143/2021 z dnia 31 grudnia w sprawie powołania zespołu do spraw wdrażania strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Goworowo i zarządzenia wydane już w tym roku. Zarządzenie nr 1/2022 z 4 stycznia w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek na rok 2022. Zarządzenie 2/2022 z 4 stycznia w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022. Zarządzenie nr 3/2022 z 10 stycznia w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goworowo na lata 2022-31. Zarządzenie 4/2022 z 10 stycznia w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z zakresu dotacji oświatowych dla przedszkoli. Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy z 18 stycznia 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
Zarządzenie numer 6/2022 z 20 stycznia w sprawie przekazania środków trwałych. Zarządzenie numer 7/2022 z 20 stycznia w sprawie zmian w budżecie gminy Goworowo. Zarządzenie 8/2022 z 25 stycznia w sprawie planu dofinansowania Forum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Goworowo. Zarządzenie 9/2022 z 25 stycznia w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022-2023 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, do szkół podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych. Zarządzenie numer 10/2022 z 14 lutego w sprawie rozłożenia na raty należności za pobór wody. Zarządzenie 11/2022 z 14 lutego w sprawie regulaminu pracy Komisji Przetargowej i zarządzenie numer 12/2022 z 14 lutego w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, wnioski wolne, już będziemy dyskutować, dobrze? Także dziękuję panu wójtowi za przedstawienie sprawozdania i przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, wolne wnioski, informacje. I bardzo proszę, pani Danuta Domaśka. Panie wójcie, grosz do grosza będzie kokosza. Ja na poprzednim posiedzeniu komisji mówiłam do pana tak. Proszę sobie oprawić w ramki, postawić w centralnym punkcie na biurku opinię z uwagami RIO w Warszawie. Natomiast chcieć to nie znaczy, że móc. Powiem przeciwność losu. Ponieważ mogę inwestować tyle, na ile mnie stać. Zdjęliśmy z dzisiejszego porządku obrad zamiar niewyrażenia zgody na wyodrębnienie z budżetu na 2023 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki. Uzasadnienie bardzo szczegółowe. Na komisji pan był pan na urlopie, ale uczestniczył pan, bo była komisja zdalna. Pani skarbnik wyraźnie mówiła, jaki jest stan finansowy gminy. Stan finansowy gminy, proszę państwa, jest w zapaści. W zapaści. A pan mi znów drogi 5%, 250 tysięcy, 50 tysięcy, 500 tysięcy. To jest dla pana za jakieś kwoty, które pan sobie po prostu rzuca, nie licząc się z budżetem. Czy do pana nie dociera informacja od skarbnika? Czy państwo czytaliście dokładnie uzasadnienie odnośnie tej uchwały, którą dzisiaj zdjęliśmy z porządku obrad? Czy państwo pamiętacie to, o czym ja mówiłam, kiedy daliście wniosek o podwyżki sobie diet? Skąd? Nie stać nas? W związku z tym daję wniosek, aby na najbliższą sesję opracować projekt uchwały zmniejszający diety radnym, pozostawić kwoty przed podwyżką. Jak również drugi projekt uchwały odnośnie obniżenia dodatku tego, który pan wójt ma maksymalnie, czy to jest
służbowy chyba ten dodatek, tak to się nazywa, bo nie pamiętam, tylko pozostawić składniki wynagrodzenia, te minimalne, które ustawodawca przewiduje w ustawie, w zmianie tej ustawy. Ponieważ, moi drodzy, każdy się może mylić, każdy może być zachłanny, ale nas po prostu nie stać na wasze propozycje podwyżkowe. Nie stać, czy wy rozumiecie, nie chcecie likwidacji funduszu na rok, a przekładacie to w czasie, to się nie uniknie, ponieważ ten rok to jest po prostu zbawienny do tego, żeby zamknąć w ogóle budżet. A pan mi znów wyskakuje z drogami. 250 tysięcy własne środki, nic. Czy, jeszcze raz powtórzę, czy jest to rzecz zbędna, hala, o której pan nas nie informował, że pan wystąpi z wnioskiem? Ile będzie dofinansowania z własnych środków? Bo już zapomniałam, to pan się odniesie. Mamy pewne pytania jeszcze do pana, takie właściwie to nie pytania, wnioski, które nie zostały zrealizowane 4 lata. No teraz coś się zaczęło dziać z jedną kamerą, która ma być usytuowana na ulicy Ostrowskiej. A ja się pytam, a gdzie jest druga kamera, która miała być usytuowana na ulicy, na skrzyżowaniu ulicy Dulczewskiego i Głowackiej? 4 lata realizujecie. Odsyłana jestem od Kajfasza do Judasza. W końcu pan starosta dała wniosek, żeby przyjechał na spotkanie z radnymi, żeby nam przedstawił zapotrzebowanie, jakie ewentualnie ma plany inwestycyjne dla Goworowa, co wspomniałam o tych kamerach. Wstyd, hańba i tyle. I nie będę odsyłała. Kadencja się kończy, 2023, bodajże nie wiem kiedy, albo październik, albo listopad, i macie te dwie kamery zrobić. Mnie to po prostu nie interesuje. To jest wniosek jednogłośnie przyjęty. 4 lata braku realizacji. Na spotkaniu, które właściwie będziemy się, nie wiem, no to wspólne posiedzenie komisji, nie spotkanie, 22, bardzo proszę o przygotowanie strategii rozwiązania spraw finansowych, bo pan nic nie zrobi, ponieważ jesteśmy w dole. To, że będziemy zamykać zadłużenie z ponad 15 milionów na koniec grudnia, to już panu gwiazdki się nie świecą i nie puka tutaj dzięcio w głowę. Halo, halo, puk, 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 za dużo. Pan mówi, że nie przewidzieliśmy, że nie to, że nie tamto, że nie owamto. Jak można nie przewidzieć, kiedy wiadomo, że sytuacja była, nie szła w dobrym kierunku, tylko w złym. Że inflacja, że oprocentowanie. Proszę bardzo, w ciągu oprocentowanie kredytu w miesiącu styczniu 2022 jest wyższe o 441% w stosunku do października 2021. Przecież skądś te pieniądze muszą być? Wybraliśmy dwie inwestycje. Dla mnie najistotniejszy jest SUW w Lipiance, remont tego SUW-u, dlatego że żebyśmy nie zostali bez ujęcia wody, jak nie daj Boże coś się tam zepsuje, drugie zagwarantowanie musimy mieć. No i ewentualnie nie wiem jak to będzie, ta oczyszczalnia, taka osiedlowa. Ale pan jasno zdałam sygnał panu, jak i również radni nic nie mówili, że nie stać nas już na inne inwestycje, na drogi. Czyli do tych dróg to, że dają, bo nam dają, to my bierzemy. Żeby przypadkiem nas nie wylicytowali za te dawanie. Bo trzeba dołożyć, to się nie daje. Powiedziałam, jeśli po 10 tysięcy wystąpił pan, to tylko te 10 tysięcy zagospodarować. Broń Boże złotówkę z budżetu dołożyć do tych 10 tysięcy.
Nie, pan swoje drogi będzie pan wnioski pisał o drogi, 250 tysięcy z własnych środków trzeba dołożyć. No i tutaj, tu do hali, tutaj do SUW-ów, no ten SUW i to będzie z tej subwencji, którą dostaniemy, tak? Do hali tu 500 i tutaj 200, no i tak się uzbiera, że 1 000 000 złotych z własnego budżetu. A skąd? Z kredytów? W takiej sytuacji to trzeba być idiot, żeby brać kredyty. To trzeba było jak najszybciej ścisnąć pasa i spłacać. Bardzo się cieszę, że jest przedszkole. Nie ukrywam, bardzo, bardzo się cieszę, że żłobek, że przedszkole. Ale proszę Państwa, co mówiłam? Rozważmy inną sytuację tej budowy. Do końca kadencji naszej. Zobaczcie, jak to 5 lat szybko minie. I malutkim zaciśniemy pasa i będziemy to budować. Przemyśli pan, nie pan partnera. Partner, ten, który to budował, wziął kredyt i wiadomo, że przecież też jest związany z oprocentowaniem, z odsetkami, ze wszystkim. I to my będziemy ponosić. Mam jeszcze jedną sprawę. Czy w końcu pan rozstrzygnął sprawę zamiany inwestycji, żeby tu było szkolna i tutaj do Ostrołęcka chyba to jest, ta ulica koło straży, bo już do tej strażacka, żeby to odwodnienie zacząć ruszać, bo to już jest luty, za chwilę marzec, kwiecień, trzeba przetargi ogłaszać, całą procedurę, wszystko, a my stoimy. Czy pan wykonał jakieś pismo, wystosował pismo do pana marszałka Struzika o ewentualność taką tej zamiany, kiedy to będzie, czy telefon jakiś pan może wykonał. Przecież my nie możemy czekać, bo my w tej chwili blokujemy już 2 inwestycje. Tej, którą mamy w drugoplanową, a tam, którą chcemy zamienić tam, nie wiem, w Jaworach, czy gdzieś tam tą, żeby zamienić na następny rok tą inwestycję. No to jest dla mnie, słuchajcie, no ewidentny po prostu brak gospodarowania. Druga sprawa, chciałam zapytać, czy otrzymał pan może z IPN-u pismo odnośnie pomnika w Pasiekach? I to są te 3 sprawy, które właściwie miałam najważniejsze, a teraz do pani przewodniczącej. Pani przewodnicząca, mam serdeczną do pani prośbę. W miarę możliwości proszę organizować sesję w poniedziałek, tak kiedy urząd dłużej pracuje, bo pracują do 18, żebyśmy nie przetrzymywali pracowników, bo to się wiąże również z nadgodzinami dla tych pracowników. Więc zapraszam do 16.30, przepraszam. Słucham? Do 16.30, przepraszam, żebyśmy nie wprowadzali błąd publiczności, bo później tak jak jedna pani do 18. Co pan wchodzi w słowo? Do której w końcu w poniedziałki pracujecie? No do 16.30, no. A nie 18? To już było 5 lat temu, pani Danusiu. Wydłużony jakiś czas pracy. Nie 5 lat temu, tylko jeszcze było za tej kadencji. Już niech pan nie... Nie. Dobrze. Dobra. No tak. Dobrze, to w każdym bądź razie, jeśli tak i jest taka zmiana, no ja cofam ten wniosek odnośnie poniedziałków, ale nie cofam wniosku, żeby na przykład sesje się odbywały o 11. Ponieważ jest to naprawdę dużo tematów, nie spotykamy się tak często. I druga sprawa, to jeśli już te obostrzenia zostały poluźnione, to nie męczmy się przy tych komputerkach i tych laptopach i tych innych urządzeniach, bo ja praktycznie teraz widzę tylko sama siebie i monolog, jakbym prowadziła ze sobą, tylko po prostu spotykajmy się, dajmy ludziom możliwość również przychodzenia na te sesje. Proszę skrótowo mi odpowiadać. Dobrze. Ja się to stosuję.
No, to tu jest i to już jest dziecko. Teraz muszę, przepraszam, psa wypuść. Bardzo proszę pana wójta. Może jeszcze ktoś, bo ja chciałem się odnieść do słów radnej, no teraz nie mogę. Po chwileczkę pan Ziemek. Pan Ziemek, głosu nie słychać. Głos, głos. Nie wchodź tu. Panie Mirosławie, głos, głos. Zaraz do niego pójdę. Dobrze, to może Zięba. Pan Zięba chciał, to niech mówi, a pan Zięba... Dziękuję pani przewodnicząca, panie wójcie. Mam pytanie. Wspomniał pan o kanalizacji w Szawinie. Ja chciałbym się zapytać o kanalizację w Rębiszach. Jako chciałbym panu przypomnieć, że w 2002 roku, przepraszam, w 2000 roku przyjęliśmy wieloletnią strategię programów operacyjnych gminy Goworowo na lata do 2023 roku i tam w budowie kanalizacji sanitarnej były ujęte miejscowości Brzeźno, Brzeźno Kolonia, Rębisze Kolonia, Goworówek, Szawin i Daniłowo. Według mojej wiedzy chyba już Daniłowo, Goworówek jest kanalizowany i część Brzeźna i chciałbym się zapytać, kiedy, na kiedy Rębisze będą planowane. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, może zacznę od odpowiedzi na pytanie Krzysztofa. Jeśli chodzi o Rębisze, w tej chwili analizujemy i tutaj jest problem tego rodzaju, że wieś jest bardzo długa i w tej chwili szacujemy koszt budowy kanalizacji w Rębiszach na około 3 miliony złotych po obecnych cenach. Natomiast będzie tam podłączonych 55 odbiorców. Jeśli to przeliczymy na jedną rodzinę, to wychodzą kosmiczne kwoty. I zastanawiamy się, czy z tych środków, które mamy na budowę kanalizacji, nie sfinansować wam wszystkim w Rębiszach przydomowych oczyszczalni ścieków. Wtedy wychodzi to znacznie, znacznie taniej, ułamek tej kwoty. No i to jest takie dwie możliwości. Albo idziemy w ogromne koszty, które się nigdy nie będą miały uzasadnienia ekonomicznego, albo każdemu z was dajemy rozwiązanie za dużo mniejsze pieniądze. Podobnie jest z Brzeźnem Kolonią, gdzie jest praktycznie w tej drugiej części Brzeźna Kolonii co drugi dom zamieszkany, czy co trzeci. Też jest taka możliwość, żeby po prostu sfinansować budowę kanalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Tak to w tej chwili wygląda kosztowo. Chciałem się odnieść do słów radnej Danusi, do tych pytań, czy ja w ogóle coś robię, czy ja gdzieś dzwonię, czy ja piszę, bo takie może powstać wrażenie, że rzeczywiście no nic kompletnie. Natomiast zapewniam, że dzwonię, piszę, rozmawiam. Jeśli chodzi o ulicę Strażacką, jestem po rozmowach wczoraj z osobami prowadzącymi projekt dofinansowań w Urzędzie Marszałkowskim. Powiedziano nam, żeby jak najszybciej uruchamiać przetarg. Pieniądze są. Kwestia tylko jakby zatwierdzenia ostatecznego na zarządzie w momencie, kiedy Urząd Marszałkowski będzie już w pełni jakby miał zabezpieczone te środki w budżecie. Bo na dziś powiedziano, że mamy to dofinansowanie zapewnione. Umowa jest podpisana. Natomiast tych środków nie mają, więc nie mogą na zarządzie jeszcze tego jakby puścić dalej. Ale mamy robić przetarg, mamy realizować, pieniądze są. I przetarg będzie jak najszybciej ogłoszony. Co do kamer, to przypominam, że my finansujemy, nie zakładamy. Z finansowaniem byliśmy już te 3 lata temu przygotowani i gdyby były te kamery potrzebne już, to byłyby kupione. W tej chwili już się to finalizuje przynajmniej na jednym skrzyżowaniu. O drugim będziemy oczywiście rozmawiać z powiatem, który jest głównym jakby inwestorem i właścicielem gruntu. Co do wniosków z Polskiego Ładu.
poprzedniej edycji rzeczywiście, ja już tu tłumaczyłem się, hala sportowa przy szkole jest potrzebna, nie ulega wątpliwości, bo nie mamy ani jednej w gminie. Ale czy aż teraz? Jeśli nie teraz, jak dają 4,5 miliona, to kiedy? I 500 tysięcy z budżetu, z pożyczki. No zgadzam się, no ale za 500 tysięcy będziemy mieli halę. I tu chcę też nawiązać do tych projektów drogowych, o których mówiłem. Za 5 kilometrów dróg wydamy pieniądze na 250 metrów. To jest 95% dofinansowania. Z żadnego innego dofinansowania nigdy takich warunków nie będziemy mieli. Są warunki po 70%, 60% dofinansowania, a tu mamy 95%. I mamy na ten rok zaplanowane na drogi gminne 2 miliony 139. Jeśli z tego uszczkniemy... Deficyt. Rozumiem. 250 tysięcy i w części z tego, co... Poza tym nic nie będziemy w stanie zrobić. To trzeba sobie jasno powiedzieć. No to jak nie złożyć takiego wniosku o te... Kurczę, to jak ja mam spojrzeć teraz ludziom i powiedzieć, słuchajcie, to ja wam zabieram ten fundusz na rok, tak, bym głosowała, bo trzeba zacisnąć pasa. Zaczynamy od siebie, od radnych, od pana, też się panu nic nie stanie, będą lepsze czasy, będziecie sobie podwyższać, daj wam Boże. Ale ludzie muszą mieć wiedzą, że my zaczynamy, a pan znów mnie... Drogi bodają. No ale to, te pięć to, dróg to, nie są wywoływane w kosmosie, tylko w pięciu sołectwach. Pokrywać, przepraszam, te kredyty. Jeśli w którymś sołectwie zbudujemy drogę, to żaden fundusz sołecki przez 10 lat by im tego nie dał. Oni zyskają, nie stracą. Będą lepsze czasy, będzie, proszę pana, inwestycje. Teraz my musimy naprawdę wyjść, w bardzo ciężkiej sytuacji jesteśmy. Czy pan tego nie rozumie? Ja się w ogóle dziwię ludziom, ja już powtórzę. Czy jak ja patrzę, że ktoś ma samochód za ileś tam pieniędzy, to ja i lecę do banku, biorę kredyt, bo ja muszę mieć ten samochód. Czy ten samochód to jest dla mnie rzecz, co? Potrzebna? Ja traktuję samochód, który ma służyć i nieważne jakim ja jeżdżę, ale mam je służyć do wszystkich celów, a nie do parady, bo inni mają. Nie można tak podchodzić. Może ja jestem starej daty, może ja łyżeczką małą jem i bardzo oszczędnie, ale trzeba liczyć się z faktem, że nie można żyć na kredyt, bo w końcu to się skończy. I to bardzo źle, dlatego co brał te kredyty, które ma jeszcze zobowiązania. Oświata zeżre nam 80%. Jak nic. Jak nic. Kredyty, inflacja co miesiąc, każdy kto ma jakiś tam kredycik, czy obserwuje to wszystko, to widzi, że to idzie w górę, w górę, w górę, w górę, w górę, w górę. Pożrą nam te kredyty, które zaciągnięto. I my łatając dziurę chcemy ten fundusz na rok i ja bym była za, oczywiście, bo coraz mniej pieniędzy to wojewoda daje procentowo, coraz mniej właściwych i pod kątem właściwych inwestycji sołectwa idą, tylko już na głupawki jakieś, a to projektant ogrodów, a to kosiarka, nie wiem do czego kosiarka im. Jak to nie jest przecież ich ziemia, tylko gminna. Nie wiem, już naprawdę, a to garaże metalowe, a to takie, a to ja już nie będę wymieniała, bo pan jest od tego, żeby to po prostu załatwiać i to ma być po prostu pomieszone. A to remiza, świetlica trzecia czy dziesiąta jakaś w tej samej wsi. No różne głupawki, a to są po prostu koszty. Druga sprawa, oświetlenie. Przecież my umowę mamy, panie wójcie, do kiedy z tym, który nam ten prąd dostarcza? Do końca roku 2023. Ja nie wiem, jak będzie od 2022 przykładowo. Przecież prąd pójdzie wszędzie, chcecie te latarnie. No więc
czy to, które te latarnie pan robił, to czy to są solarne, czy pan również ciągnął linię i wtedy będziecie mieli latarnie tylko na słupie, wszyscy będziemy mieli latarnie na słupie, która się po prostu nie będzie świecić, bo to światło będzie bardzo drogie. No ja nie wiem. Jeśli mogę... Nie bądźcie biznesmenami za państwowe pieniądze. Liczcie te pieniądze jak swoje, jakbyście ciężko zarabiali. Ja wiem, że to jest fajnie siedzieć co miesiąc i mi się należą pobory, dieta, różne inne wianki, cuda. Z podatników pieniądze, którzy muszą ciężko, bardzo ciężko pracować. Więc są alternatywy. Jeśli pan rozbucha to, tak, to musi pan również dać nam propozycję niebawem podwyżki podatku na maksa, bo to się panu nie domknie. Ja wiem, że to się opłaca dla tych, którzy mają pieniądze, ale dla tych, którzy na kredyt żyją i nie mają, to patrzą i powinien powiedzieć pan tak, kurczę, no faktycznie, ale no taka sytuacja jest, no nie zrobię tego, no nie zrobię, tylko te, które już mam zapewnione środki klepnięte. Już w nowe nie wchodzę. To, co jest najistotniejsze. Jeśli mogę się odnieść. W pierwotnej wersji Polskiego Ładu mówiłem o inwestycjach, które możemy złożyć i wkład własny wtedy byłby około 1 000 000 zł. Zeszliśmy do 250 tysięcy. To jest bardzo dużo. I myślę, że naprawdę jest to warte, te 5 kilometrów dróg tej kwoty. Odnośnie latarni, w tym funduszu sołeckim już tylko kilka było punktów oświetleniowych, jeśli chodzi o zasilanie elektryczne z sieci. Większość tych lamp, które w tej chwili zakład gospodarki instaluje, już będzie kończył, to są lampy solarne. I jeszcze było jedno pytanie dotyczące IPN. Wczoraj miałem telefon, dzisiaj przyszło pismo oficjalne porozumienia dotyczącego dofinansowania miejsca pamięci w miejscowości Pasieki. W tej chwili już pani Katarzyna przejrzała to porozumienie z uwagami i odsyłam i czekamy na podpisane do podpisu z naszej strony. IPN wymaga od nas, czy prosi o sfinansowanie budowy fundamentów pod obelisk. Tylko. Dobrze. Obelisk jest w całości finansowany i budowany przez IPN. I jeszcze zaproponowali zmianę, która polega na tym, że z ceglanej budowli będą to płyty granitowe. A więc zdecydowanie trwalsze. My tylko pokrywamy koszty fundamentu. Tak. Ja jutro który finansował projekt, żeby pokazać mu, jak to będzie wyglądało. Ja bardzo się cieszę, że to już jest zakończone. I jeszcze jedna sprawa. Nie satysfakcjonuje mnie całkowicie odpowiedź od tego szefa Sejmiku Mazowieckiego, ponieważ my podejmowaliśmy stanowisko chyba gdzieś w listopadzie, co? O ewentualnie rozważeniu takiej możliwości przez radnych Sejmiku. Dostał pan marszałek. I mnie niepokoi fakt, że ponownie przypomina nam pismem, prawda, które wystosował co prawda do wszystkich jednostek samorządowych z terenu województwa o przestrzeganiu właśnie tych przepisów zawartych w uchwale. Ale uchwała uchwałą, ale to jest bardzo elastyczna sprawa i naprawdę w takiej sytuacji, w której my na dzień dzisiejszy jesteśmy, to dla nas by była bardzo krzywdząca, ponieważ myślę, że te 2023 to już będziemy mogli mieć wybór, na co chcemy ogrzewać nasze domy, więc no, to sobie zapisuję jako sprawę nie do końca mnie satysfakcjonujące. Dziękuję bardzo. Pan sekretarz chciał zabrać głos. Jeszcze jeśli mogę, ze spraw bieżących tutaj
odnośnie sprawozdania pana Janusza Żebrowskiego, Komisji Rewizyjnej, chciałem powiedzieć, że w remisie już w Goworowie zostały wymienione te kanały wentylacyjne na takie z takimi skraplaczami zewnętrznymi, więc już nie powinno być tego problemu. Natomiast chciałem powiedzieć też, że to, że pan Janusz czy inni radni oczywiście do mnie ze wszystkim się zwracają i poganiają mnie, jeśli trzeba, żeby pewne rzeczy dopilnować, to jeśli sami też podejmują inicjatywę, to myślę, że to tylko na plus, że naszym wspólnym interesem jest realizacja pewnych przedsięwzięć. Ja wiem, że jestem odpowiedzialny, ale wszelka pomoc jest oczywiście tutaj, no ja myślę, że mile widziana. No, nic w tym złego, że pan Janusz sam do wykonawcy się zwraca i upomina. To tylko jestem mu za to wdzięczny. Ja dziękuję panu wójcie. Jak jestem przy głosie, to chciałem też powiedzieć o jednej takiej sympatycznej sprawie. Otóż po obchodach stulecia OSP w Goworowie z 17 listopada pani Krystyna Drabot napisała o tym wydarzeniu do prezesa Związku Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z informacją, że takie wydarzenie miało miejsce. I na ręce Rafała Ostrowskiego, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie, przyszło takie pismo pod moim adresem, które będę chciał mu przekazać przy najbliższej okazji. Szanowny druhu prezesie, dziękuję druhowi za niezłomną służbę, aktywność społeczną oraz osobisty wkład w rozwój i działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Goworowie. Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za zaangażowanie, profesjonalizm i godne reprezentowanie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej oraz upowszechnianie wiedzy i humanitarnych wartości służby pożarniczej wśród lokalnej społeczności powiatu ostrołęckiego. Życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym oraz dalszej działalności dla dobra Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku OSPRP. Ze strażackim pozdrowieniem, łącząc wyrazy szacunku, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Pawlak. Czy ja mogłabym jeszcze odnośnie tej straży co powiedzieć? Proszę. Jeszcze ostatnie, bo ja już muszę wyjść. No więc zaczął pan wątek straży. No ja powiem tak. No jakimś takim jednym z wielu absurdów w gminie zapisałam kapliczkę wyświęconą w środku święty Florian, który znikł. Więc stoi sobie ta kapliczka, intencja może dobra, chociaż wystarczyło, żeby tam był jakiś postument i upamiętniający taka tablica, no ale stało się jak się stało. Ale kapliczka ma to do siebie, że to nie jest sam mur, tylko powinien się tam znajdować właśnie w tej kapliczce, w tej święty Florian. Więc jeśli szkoda, czy ktoś może ukradł, trudno mi powiedzieć, czy ktoś sobie wziął, czy ktoś żałuje, żeby tam stał, to jeśli już, to straż ma pieniądze, nie kupi chociaż takiego, nie wiem z czego, odlew z gliny, z betonu, takiego świętego Floriana i tam postawi. Bo dobrze, proszę państwa, że te sztuczne kwiaty pobrali przy tym Florianie, które stały do tego święcenia. Ja już nie wspomnę o pasyjce, którą umieścili na dachu tej kaplicy. Pasyjkę, zamiast krzyż z drewna przynajmniej. Nie, to pasyjkę tak z podstawką umieścili. Więc to jest apel do strażaków, do Ostrowskiego, do prezesa.
Pieniądze ma pan, panie Ostrowski, prezesie. Proszę kupić, jak pan żałuje z brązu tego Floriana, to niech pan kupi takiego, nie wiem, gdzie tam się to kupuje, albo zamówi na internecie. Tyle albo aż tyle. Dziękuję bardzo. Kto chciał, bo już mi się pogubiło, kto chciał zabrać głos? Pan sekretarz, proszę. Ja tylko króciutko, proszę państwa. W dzisiejszej korespondencji jest także odpowiedź od Urzędu Marszałkowskiego w kwestiach związanych z wymianą pieców, także na spotkaniu 22 ewentualnie państwu przekażemy tą odpowiedź. Także to jest ta kwestia. No i tyle, dziękuję bardzo. Ja nie wiem, czy wszyscy zauważyliście, że dostaliśmy SMS-a od Kamieni, że to spotkanie 22 jest odwołane. Także będzie podane... Komuś nie pasowało, czy ktoś został... O, jak się staje radnym, to albo chce się jabłko zjeść i mieć jabłko, to niech się nie przychodzi. Nie wiem, dokładnie nie wiem dlaczego, ale Kamila napisała do nas, że zostało odwołane, zostanie do wyrzeczenia. Temu nie pasuje. Najlepiej tak byśmy się spotykali o 20 na sesji. To by wszystkim wtedy pasowało. A co mnie interesuje, jeśli się zdecydował, jak mnie nie pasowało, bo byłam chora, to... Wy się spotykaliście beze mnie, a nie ja się muszę dostosowywać. Oczywiście, nie wiem. To jest bardzo ważna sprawa i trzeba już się pochylić nad budżetem. Tak, pan pani Kamila poinformuje nas jutro. Bardzo proszę, pan Ziemek. Ja może też, proszę państwa, trochę na krótko na temat. Pan wójt ma bardzo dobre pomysły, pan sekretarz, jak najbardziej realizować, nie słuchać głosów takich czy innych, bo mówię, pani Domasik jako jednostka tu nie będzie nam wszystkich naszych problemów załatwiała. Ja mile wspominam czasy poprzednich radnych, jak radnym byłem i niektórzy z radnych, że była sytuacja, że było 14 do 1. Wtedy było naprawdę super. Pani nie może dyktować ludziom, ale radnym, panu wójtowi, panu sekretarzowi i innym, co my mamy robić. Każdy jest myślącym człowiekiem. Mówi na temat. Proszę mi nie przeszkadzać. Proszę nie przeszkadzać. Ten kabaret pani naprawdę nie wszystkim odpowiada. Czy pani to do historii przeniesie? Kto to będzie słuchał? Pani posłucha to. Kobito, weź się zastanów, co tu w ogóle, jakie przedstawienia wychodzą. Pani nie może, jeszcze raz powiedziałem krótko na temat, nie będę się rozwodził. Pani nie może nam tu radnym, sołtysom i wszystkim osobom budżetami wchodzić w nasze życie. Proszę się zachowywać normalnie. W tym się zachowuje, pan w ogóle się nauczył. Także panie wójcie, jeszcze raz powtarzam, robi pan, kontynuuje to, co pan kontynuuje, bo ludzie potrzebują dróg, wodociągów i tak dalej. Pani Domasik nie jest jednostką, że będzie nam decydować za całą gminę. I oby, nie nastąpiła ta chwila, że pani jeszcze wyżej usiądzie jak dzisiaj. Bo mówię, bo to by było naprawdę gorzej jak źle. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Ja mam tylko jeszcze jedną prośbę. Ludzie, jak wy słyszycie wszystko, co się dzieje na tej sesji, to ja mam tylko jedną do was serdeczną prośbę na przyszłość. Moi drodzy, kochani mieszkańcy gminy Goworowo, dokonujcie słusznych wyborów na radnych, na wójtów, tam gdzie możecie, słusznych. Nie słuchajcie populistycznych rzeczy, nie słuchajcie, bo to ja tu wam wszystko pozałatwiam, bo to jest po prostu wstyd. My żyjemy w XXI wieku, XXI wiek. To muszą być ludzie czytaci, pisaci i umiejący się wypowiadać. Proszę was serdecznie, bo gmina będzie po prostu na stracenie pójdzie. Koniec, już nie odzywam się w ogóle. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę pani Kępa. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja, szanowni radni i szanowny panie, też panie wójcie, ja tutaj chciałam porozmawiać o problemie, z którym zetknęła się spora część naszej gminy, czyli
brak tak naprawdę odpowiedniej opieki zdrowotnej. Jak wiecie Państwo, w ośrodku w Kuninie do końca grudnia był cały czas pan dr Jakubczyk. Od 1 stycznia tak naprawdę grupa zdrowie, chociaż wcześniej też pan doktor był w tej grupie zdrowie, grupa zdrowie przejęła opiekę nad pacjentami. Ośrodek zdrowia to pacjenci z wielu wsi z naszej gminy. No i na chwilę obecną jest tak, iż tak naprawdę brak jest lekarza. Tutaj temat już poruszałam na komisjach wcześniejszych. Pan wójt wystosował pismo do pana Arkadiusza Chmielińskiego, można tak powiedzieć, dyrektora, szefa grupy zdrowie odnośnie organizacji opieki w ośrodku zdrowia w Kuninie. To pismo przedstawiała pani przewodnicząca na dzisiejszej sesji, gdzie pan Chmieliński odpisał, iż ta opieka jest świadczona według odpowiednio według potrzeb. Z moich obserwacji wynika, że jednak tak nie jest. W piśmie jesteśmy poinformowani, iż jest 3 lekarzy. Mój stan wiedzy mówi, iż jest 2, z czego, ponieważ już jedna pani doktor zrezygnowała. Dodatkowo ten jeden z tych 2 lekarzy przyjmuje wyłącznie online, tak, czyli e-wizyty, telewizyty, teleporady. Kolejny pan doktor przyjeżdża na kilka godzin co któryś dzień. No i my jako mieszkańcy, ja też jestem mieszkanką i też jestem pacjentem na chwilę obecną tej grupy zdrowia, my tak naprawdę nie wiemy, co mamy robić. Problem jest jeden. Nie ma lekarzy, którzy chcą tutaj pracować. No i takie moje zapytanie, czy my w ogóle jako radni, czy też jako urząd gminy, czy my jesteśmy w stanie tu jakoś pomóc, zainterweniować, no bo tak naprawdę dalej to być no, nie może, a wcale się nie zanosi, że będzie lepiej, to też wiem ze swoich obserwacji, bo naprawdę nie ma lekarzy. Rozmawiałam też z jedną panią doktor, która nawet próbowała nakłonić swoich współpracowników, żeby tutaj przyjeżdżali i tu tak naprawdę nikt do tego Kunina przyjeżdżać nie chce. I co to będzie dalej? Dziękuję bardzo, pan wójt. Cóż mogę dodać? Umówiłem się z przedstawicielem grupy zdrowie, że odwiedzi nas tutaj w urzędzie i na to spotkanie zaproszę wszystkich radnych, którzy są zainteresowani i ich mieszkańcy korzystają z opieki tego ośrodka. No i będziemy rozmawiać. Wiem, że tu jest problem, to Justyna o tym mówiła już, że nie podpisane są umowy z szpitalem w Ostrołęce, że musi do Makowa. To też taka moja własna, prywatna historia, gdzie dostałam skierowania na RTK. Pojechałam do Ostrołęki jak zawsze, jak zwykle, żeby sobie zrobić to zdjęcie. Okazuje się, że Ostrołęka nie ma podpisanej umowy tutaj z ośrodkiem zdrowia, co do końca roku tak było i po prostu albo zapłacę za badanie z własnych środków, albo po prostu muszę jechać do Makowa. Więc proszę sobie wyobrazić wycieczka ode mnie z domu do Ostrołęki, z Ostrołęki do Makowa, żeby zrobić jedno zdjęcie. I więc nie tak jestem jedyną, tylko co wiem. Zorganizujemy spotkanie i wszystkie te wasze sprawy przedstawimy. No i tyle co mogę zrobić, skoordynować takie... Ale czy w ogóle jakiś termin tego spotkania? Jak najszybciej. Czy rozmawiał pan wójt odnośnie tego terminu, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. No właśnie. No i właśnie tutaj tak, mieszkańcy się niecierpliwie pytają się, znaczy w ogóle zwracają się, co to będzie. Każdy no, jest zaniepokojony, no bo jeżeli się przenosić, no to proszę Państwa, no gdzie się przenosić? Ośrodek zdrowia w Kuninie to dosyć duży ośrodek, no i to tak, no tylko może tak nieszczęśliwie położony, że ci lekarze nie chcą przyjeżdżać, a może jest jakaś inna przyczyna. No ale na chwilę obecną, oprócz właśnie no, tych kilku godzin, których jest lekarz, to nie ma zapewnionej opieki. A jeszcze tak, jeszcze przyjeżdża pan doktor Jakubczyk raz
pierwszy tydzień miesiąca, no i jak przyjechał na początku lutego, no to pracował od 8 do 20, żeby zapewnić, ponadrabiać to, co się zadziało przez ostatni miesiąc. Dodatkowo nie ma żaden z tych lekarzy, który czy udziela teleporady, czy też przyjeżdża stacjonarnie, nie przyjmuje dzieci. No i proszę sobie wyobrazić, jak to wygląda. Wygląda to strasznie. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz proszę pan Winczewski. Danusiu, poczekaj, jest kolejka. Ja chciałem spytać pana wójta, bo nie wiem, czy nie uciekło, internet mi trochę przerywa. Odnośnie drogi na Wólce Brzezińskiej, ten pod Ponikwią. Słyszy? Tak, słyszałem. Ta droga było dofinansowanie z FOGR-u, więc będziemy próbowali ją zrealizować. No właśnie, bo akurat nie usłyszałem tego. Mhm. A odnośnie, panie wójcie, tych przydomowych oczyszczalni ścieków, to już dawno powinno to się zadziać. Lepiej ludziom w 100% sfinansować, niż ciągnąć za grube miliony nitki. Jeszcze może mało ludzi się podłączy. To znaczy, jeśli chodzi o kanalizację, to musimy pewne działania podjąć, żeby w ogóle oczyszczalnie ścieków mogły funkcjonować, bo po to były zbudowane. Ja rozumiem, ale to tam, gdzie jest najbliżej. No, w tej chwili szacujemy, że Szczawin zrobimy za jakieś 2 miliony i zostaje nam 1 800 000 na przydomowe oczyszczalnie, więc no, można tego naprawdę, przyjmując, nie wiem, koszt 15 tysięcy od oczyszczalni, no to można ich zrobić bardzo dużo. Odnośnie solarów, co żeśmy pozakładali, no myślę, że mieszkańcy też są zadowoleni. No. Może brzydko było, jak ta pogoda taka fatalna była, to może każdy się troszeczkę zraził, ale teraz już jak słoneczka troszeczkę jest, świecą do rana. Nie ma problemu żadnego. Dobrze, dziękuję pan Zięba. Pan Zięba chciał zabrać głos. Głośnik proszę włączyć, panie Zięba, głośnik. Może się pani pomyliła, pani Ewo, ale ja nie chciałem zabierać głosu. A no to przepraszam, najmocniej pani Jerzy. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja odnośnie oczywiście tego ośrodka zdrowia naszego, no my jako społeczeństwo byliśmy przyzwyczajeni, jesteśmy nadal do doktora Jakubczyka, no bo doktor Jakubczyk nie wyszedł z gabinetu, póki nie załatwił ostatniego klienta. Był na miejscu i no, rzeczywiście od godziny siódmej, proszę państwa, do godziny 18 przyjmował ludzi. No teraz niestety, tak jak tutaj pani Justyna powiedziała, głosy dochodzą, że rzeczywiście ludzie raz, że nie przychodzą, bo no chcą do doktora Jakubczyka koniecznie, on tylko przyjmuje pierwszy tydzień miesiąca i dzisiaj była też pani, ale z kolei nie było, pani doktor była któraś tam, nie wiem jak się nazywa, a nie było pacjentów. Natomiast proszę państwa, myślę, że tutaj trzeba rozpropagować to, że tutaj nikt nie chce przyjść. No tu jest mieszkanie, myślę, że gdyby ktoś wiedział o tym, to sądzę, żeby się podjął takiej pracy. Natomiast ja prosiłem ludzi, żeby składali jakieś takie swoje postrzeżenia, jak są załatwiani i tak dalej, albo jakieś pisma kierowali, no bo rzeczywiście tylko tak na słowo, no to jest, wiecie państwo jak to jest. Natomiast rzeczywiście szkoda, że pan doktor Jakubczyk przyjmuje tylko raz w tygodniu, bo ludzie są przyzwyczajeni do pana doktora. Ja myślę, że tutaj to po prostu ktoś, nie wiem, czy to robi celowo, żeby tu nie przyjść. Ja nie mam pojęcia, jak to jest robione, bo przecież to jest blisko ludzi, dużo pacjentów ma doktor i no, sądzę, że tu bym naprawdę potrzebny. Także to ja miałem takie swoje spostrzeżenia. I prosiłem ludzi, żeby właśnie składali takie jakieś no, swoje uwagi i tak dalej. Wtedy można byłoby gdzieś się z tym udać. Natomiast jeszcze tak korzystając z okazji, jestem przy głosie, panie sekretarzu, chciałem, a nie ma pana sekretarza, to już nie będę mówił, a mam pytanie do pana wójta odnośnie tej sprawy, jeśli chodzi o tą drogę Kunin-Borki, co była w sądzie. Dziękuję bardzo. Też miałam zapytać, dziękuję. Jeśli chodzi o drogę Kunin-Borki, w przyszłym tygodniu mamy kolejną rozprawę, właśnie się do niej przygotowujemy, odnośnie wyegzekwowania albo jakichś konkretnych dokumentów, które powinny być przygotowane, albo odszkodowania. Chcemy jak najszybciej to dokończyć. W przyszły czwartek, 24 jest rozprawa, żeby po prostu no,
móc podjąć jakieś inne działania. Dobrze, dziękuję. Pani radna Domasik. Kolejkę widzę dalej, już mam zapisanych. Teraz pani Domasik. Panie wójcie, ja tylko bardzo proszę o dopilnowanie sprawy dotyczącej zmiany planu przestrzennego zagospodarowania Goworowa. Bo to jest naprawdę dla mieszkańców bardzo, bardzo istotna sprawa. Dla tych między innymi, którzy uczestniczyli wraz ze mną w spotkaniu z panem. Druga sprawa to te drogi takie, te krótkie w kierunku Sztawina, co tam osiedla powstają po prawej stronie. Ta druga droga, jadąc w kierunku do Sztawina, ona jest w ogóle nieprzyjezdna, są wyrobiny, nie mogą ludzie po prostu przyjechać, więc nie wiem, na dzień dzisiejszy może niech tylko wyrównarka pójdzie i wyrówna to, bo to jest bardzo uciążliwe dla ludzi. My powinniśmy zabiegać o to, żeby, ja już nie wymagam, przecież ja w tym na 2022 rok nie wnosiłam o asfalty, tym bardziej, że tam projekty już są zrobione, tych dróg, bo zdawałam sobie sprawę, że tam jeszcze ludzie budują, więc będą różny tonaż wozić i te drogi mogą być zdewastowane, ale przynajmniej do przejezdności. Trzecia sprawa, co prawda nie z mojego okręgu, ale ta droga w Szczawinie, którą tam pan wizytował i tam też, to proszę o tym pamiętać. Bardzo pana serdecznie proszę o to. Natomiast już idzie ku wiosny, zaczynają się porządki, więc bardzo proszę również o uwzględnienie tego, że nie czekajmy do tego, żeby było po zimie brudno, tylko wygrabić, pobudzić do życia, pozamiatać pobocze na drodze, bo te Sienkiewicza i Durczewskiego, szczególnie gdzie są te odpływy, to są pozapychane ziemią i kałuże stoją, więc nie ma jak ta woda przepływać. Ja co prawda u siebie biorę łopatę i to wyrzucam, ale nie wszyscy muszą to robić, więc bardzo proszę o to zadbać, jak i również skwerek, wszystko, już się zimę musimy żegnać i zaczynać porządki. Dziękuję bardzo. Pan Wójt chciałby zabrać głos? Znaczy, tylko potwierdzam, że wszystkie drogi były zgłoszone, zrobiliśmy objazd, kierownik dostał polecenia poprawy stanu. Część już zaczął wyrównywać, część czeka na to, żeby były warunki do podsypania, także na bieżąco jesteśmy tutaj, drogami się zajmujemy. Ta droga, druga droga jest w bardzo, bardzo złym stanie, więc naprawdę jakoś... Dzisiaj pani Danusi miał tam porównać. Rano miał dyspozycję i miał zrobić. Aha, no dobrze, to ja wczoraj byłam. Bardzo proszę. Pan Zebrowski, proszę bardzo. Ja ponownie do pana wójta i zarazem do pana sekretarza. Chodzi o te drogi Damięty, Lipianka i druga droga powiatowa Lipianka Cisk. Te korzenie tak nam wyrastają tam pod tym asfaltem, garby się robią i naprawdę chodzi w pasie drogowym poboczem, żeby tym nożem przyciąć te korzenie, bo już niedługo nie będziemy mieli tam asfaltu. I bardzo proszę, bo tam już pan sekretarz to obiecał, że tam ten temat poruszy trochę wyżej na szczeblu powiatowym, no ale jakoś na razie nie ma odzewu. Ja bym bardzo prosił o te korzenie, te garby na jezdni, bo jak nie usuniemy tych korzeni, to coraz więcej nam będą te garby wystawać do góry. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Dzierzgowska. Ja tutaj z prośbą do pana sekretarza, jeśli chodzi, co prawda nie jest to droga z mojego jakby terenu, natomiast chodzi o tę drogę, o której rozmawialiśmy przez stawy. Tam bym prosiła o dożwirowanie, bo tam jak się przejeżdża, to można normalnie sobie albo zawieszenie urwać. Ja dziwię się, że kierowcy autobusów nie zgłaszają
Nie wiem, czy jest tam przejazd autobusowy nadal utrzymany, ale tam jest masakrycznie, jeśli chodzi o wyboje w drodze, w tej żwirowej. I drugie pytanie, bo tutaj też osoby zgłaszają odnośnie przewozów autobusowych, które zostały zawieszone. Czy już coś panowie w tej kwestii zadziałaliście, jakieś rozmowy zostały rozpoczęte? I czy mowa jest o tych przewozach Kunin, Ostrołęka i Goworowo, Kamianka? Tych w ramach powiatu? Nie, chodzi mi o te przewozy, ten kurs, który został zawieszony osobom, które dojeżdżają do pracy do Warszawy. Nie. To nie. Myśmy się interesowali tymi powiatowymi kursami, które już są przywrócone, natomiast ten do Warszawy to nie. Panie wójcie, jak mogę? Pan sekretarz jest. Bardzo proszę. A tak, jestem trochę w temacie. Pan wójt wtedy był na urlopie. Ten ostatni tydzień miałem tam osobę, która, jedną z osób, która tam dojeżdża. Przewoźnik zrezygnował. I szczerze mówiąc, mieszkańcy, czy ci, którzy dojeżdżają do Warszawy, zgłosili się do firmy Darek czy tam Pradox, i tam był taki sygnał, że ewentualnie jak gmina dofinansuje, to ewentualnie firma przewozowa miała to uruchomić. Także to jest świeży temat. Ja w ubiegłym tygodniu, chyba w czwartek, osoba w tej sprawie była. Także pan wójt nie zna tematu. Bo jak to gmina dofinansuje? Kwestia przewozów powiatu ostrołęckiego to zostały wznowione ponad tydzień temu. Starosta podpisał umowę i od Kunina przez Czerwień i przez Kamiankę, Lipiankę te zawieszone przewozy zostały uruchomione. W kwestii drogi, proszę Państwa, to co Pani Monika mówiła, proszę Państwa, w tej chwili ciężko wyegzekwować i coś działać na tych drogach. Ja rozumiem, że drogi żwirowe są w tej chwili powybijane, ale no wykonawcy czy starostwo, czy zarząd dróg powiatowych też nie bardzo chce w tej chwili ruszać, bo albo deszcz pada, albo zadziałać coś, to też nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Także no, trzeba je zamienić na asfalt. Ale te zgłoszenie puszczę. My staramy się te asfaltowe drogi, to co pani przewodnicząca mi zgłasza, to co w Żabinie było, to co w stronę Ronda do 60, to tam staramy się reagować jak najszybciej, żeby asfaltem podziałać. A tam, gdzie są żwirowe, to jest my jako przy gminnych drogach mamy problem, bo i Ponikiew Duża, bo i Borki, czy Damięty ewentualnie. A tu do pana Żebrowskiego, o którą drogę chodzi? Od Damięt do Lipianki? Panie Żebrowski. Panie sekretarzu, Damięt do Lipianki w lesie, tak? No to jest nasza droga gminna. Asfalt. To jest nasza droga gminna. Nasza droga gminna, a droga gminna powiatowa z Lipianki prześcisk do Żabina i w tym lesie no jest ta tam sama parę. Jest. O te dwie drogi chodzi. Jedna gminna, druga powiatowa. Ja po pierwsze tam nie obiecywałem, ale z drugiej strony zwrócimy na to uwagę, bo to jest dość operacja czasochłonna wycinania asfaltu i wycinania tych korzeni. Zrobiliśmy to swego czasu. Nie chodzi o wycinanie. W Szarłacie zrobiliśmy takie działanie. Tu chodzi kłojem przejechać poboczem i zerwać korzenie. Asfalt obsiądzie, bo korzenie. Dobrze. Pan Janusz nie uczy nas wszystkich. My żeśmy już, wiemy jak to robić, robiliśmy w Szarłacie. I tu na dzień dzisiejszy nie jest to aż tak tragicznie, bo tam w dwóch miejscach na zakrętach między Damiętami a Lipianką, bo ja przejeżdżałem 3 dni temu. I szczerze mówiąc, ma pan rację, że korzenie wychodzą, ale to nie robi się tak, jak pan mówi, że to samo zaniknie. To trzeba korzeń wyciąć w całości, dobra, to trzeba zrobić i asfalt położyć. Także to jest eskapada dość czasochłonna, kierownik to robi. Przyjmujemy to, do powiatu zgłoszę temat Żabin czy Sklipianka. Dobrze, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Pani Justyna Tępa, potem pan Jerzy.
Justyna, znaczy, tak, ja się zgłaszałam wcześniej, chciałam uzupełnić, znaczy wspomnieć też o drodze na Borki, bo dostałam zgłoszenie tu od mieszkańców, iż owszem, droga została wyrównana, tylko tak została wyrównana w sposób, no można powiedzieć, tak nie do końca dobry. W każdym razie, jak była nierówna, tak jest. I tutaj właśnie mieszkańcy mi zgłaszali, aby to jednak jeszcze raz poprawić, że to po prostu zostało przejechane, a nie za bardzo przyniosło efekt ta równarka. No i właśnie też mi zgłaszali mieszkańcy, że na tej drodze po prostu i tłumik leży urwany, i ktoś urwał też jakąś część inną samochodu, więc naprawdę ta droga jest taką drogą, no już wiele razy o niej mówię, więc nie będę już bardziej się rozkręcała. No, droga do remontu. Dobrze, dziękuję bardzo, pan Jerzy. Ja korzystając z okazji, panie sekretarzu, jest pan teraz, już chciałem panu podziękować, na ręce pana złożyć podziękowanie dla Zarządu Dróg Powiatowych, oczywiście pan się do tego też przyczynił razem z panem wójtem, za montaż tych barierek ochronnych na zjeździe z mostu Szkunina w kierunku do Dzwoncka i Zaorza. I druga sprawa, panie sekretarzu, to jest droga powiatowa tutaj na stawach po państwa mościckich. Jak się ten nowy most został zrobiony, to z prawej strony jadąc od Kunina, jak się nie dojeżdżając do samego mostu, jest taki bardzo duży dół, że trzeba ten dół omijać i na lewą stronę zjechać, jadąc w stronę Goworowa, na tym moście właśnie koło państwa mościckich. Dziękuję bardzo. Udzielam odpowiedzi. Bardzo proszę, pan sekretarz. Te uwagi już były wcześniej zgłaszane, one na jesieni zostały zweryfikowane. Do końca maja ma być tam poprawione połączenie drogi z mostem. Wykonawca inny robił most, inny drogę i szczerze mówiąc do końca maja jest ustalone, że mają to zlikwidować. Także temat jest nagrany, czekamy tylko na realizację. Nie da się tego teraz zrobić. Tak samo jak nie da się dobrze, pani Justyno, tej drogi porównać teraz w tym okresie luty. Nie da się tego zrobić. To nie jest zła wola kierownika, ale te warunki, jakie w tej chwili się robi, to faktycznie jest ciężko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady dzisiejszej sesji. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia państwu. Pozdrawiam. Do widzenia. Pa, pa bez buziaczków. Thank you.